I od razu wchodzimy live. Siemanko, Iwan. Tak, słyszysz mnie dobrze? Słyszę dobrze, widzę cię dobrze i od razu weszliśmy sobie z wizją na kanał, no bo skoro i tak udostępniam ludziom muzykę, no to od razu by i tak słyszeli twój głos, więc wchodzę od razu z tobą. 14 lipca 2021 roku, Warszawa i zaczyna się ostatnia runda, wielki finał Mistrzostw Świata 2021. Póki co znamy tylko mistrzynię świata Matronę Nogiewicz-Synę, a dzisiaj poznamy jeszcze dodatkowo dwie pozostałe medalistki, no i poznamy trójkę medalistów i mistrza świata, w łączni z nimi, wśród mężczyzn w turnieju online. Witam cię serdecznie, Iwan. Jak tam, wyspany do tej godziny? Tak, tak. Witam państwa. Wczoraj znalazłem jakoś ciekawą, fantastyczną książkę, to trochę czytałem do nocy, ale jest to już ok. Jest wszystko w porządku. U ciebie 8:57, tak? Tak, tak. No to u mnie 7:57, jak mój budzik zadzwonił o 7, to powiem ci szczerze, że kurczę, pospałbym jeszcze trochę, bo dzisiaj siedziałem też późno w noc, bo robiłem nowy projekt warcabowy, który dzisiaj będzie miał swój początek, ale o tym sobie powiemy trochę później. A w międzyczasie witam serdecznie ranne ptaszki, które tutaj z nami na czacie się meldują. Oczywiście Bartosz Maniecki, Jacek Pawlicki, Marcinio, Mateusz Lewandowski, Forew, Patryk K, no i Szyminator LP. Witam serdecznie wszystkich, wszyscy na pozycjach. Szyminator LP, od razu słuchajcie, muszę wam powiedzieć, wczoraj objął stery na warcabowym Discordzie, więc szeryf Discorda zrobi tam porządek, no i teraz dopiero będzie się fajnie tam działo, więc ogromne podziękowania dla Szyminatora LP. I od razu Grigori nam polubił Twitcha. Dziękuję za followa na Twitchu. Jakie przewidywania co do dzisiejszego przebiegu? I w ogóle może najpierw powiedzmy sobie, bo nie gadaliśmy końcówki tamtej rundy. Wiktoria wygrała, Tamara wygrała, Matrona wygrała. No i wszystkie te panie dla nas, dla Polaków, zrobiły wyniki no, nieprzychylne. Ty się pewnie cieszysz z tego, jak wygląda układ w tabeli teraz. Czy masz jakieś inne odczucia? Ja bym chciał, żebyś Natalia była trzecia, Tamara czwarta. Wtedy byłbym najbardziej szczęśliwy. A teraz już nie ma chyba takiej możliwości, nie? Nie ma? Może i nie ma. Nie ma chyba. No chyba ja tak, moim zdaniem, że Tamara i gra dzisiaj z Daria Fedorowicz, ja myślę, że to będzie szybki remis, może po 5 minutach. Myślisz? No tak, bo w ogóle Tamara całkiem jest zadowolona z remisu, bo jeżeli ona teraz zagra remis, to już gwarantuje sobie drugie czy trzecie miejsce. A Wiktoria będzie grała z Natalią, no i właśnie Natalia musi wygrać, żeby wejść na podium. Więc chyba tak, jeżeli Tamara nie przegra, to już gwarantuje sobie drugie albo trzecie miejsce. Jeżeli Tamara nie przegra, to mówisz gwarantuje, czyli z podium wtedy może spaść tylko Wiktoria, tak? Wiktoria tak, albo jeżeli by przegrała z Natalią, okej. No i jak myślisz, jak ta dzisiejsza ta partia będzie się toczyła? Czy Wiktoria raczej będzie grała spokojnie, zachowawczo, czy też agresywnie? Tak, tak. To Wiktoria będzie grała na remis oczywiście, bo pierwsze miejsce już uciekło. Ale Wiktoria nie jest taka graczka, która umie dobrze grać na remis, tak moim zdaniem, bo ona też lubi grać tak trochę agresywniej. Czyli lepiej dla Wiktorii by było twoim zdaniem pewnie, żeby grała tę partię normalnie na wygraną, a nie na remis. Lepiej to by dla niej mogło się potoczyć. Musi grać spokojnie na remis, ale nie będzie to jej tak łatwo, jak wiesz. Powiedzmy, Schwarzman dzisiaj gra z Gronendijkiem, też remis go zadowolę i Schwarzman oczywiście, że umie grać na remis, jeżeli trzeba. No, Wiktorii nie będzie tak łatwo. Słuchaj, Jacek Pawlicki tutaj pisze, remis Tamary i porażka Wiktorii wyrzuca Tamarę za podium. A, wyrzuca. Że, tak, no właśnie tak mi się wydawało, no bo teraz Wiktoria jest przed Tamarą. Wiktoria ma teraz punkt więcej niż Tamara? Nie, one miały porówno. Trzeba odpalić. Więcej punkt, tak. A, punkt więcej, no tak, no to wtedy miała lepszy bilans zwycięstw. Tak. Ale czekaj. No właśnie, może takie być, tak, tak. No. Także no do końca będziemy. Czyli na dobrą sprawę, jeżeli zremisuje Tamara swoją partię, to Wiktoria ma już pewny medal. A może Wiktoria ma już w ogóle pewny medal? Nie, no jeżeli Natalia i Tamara wygrają, to Wiktoria nie może. A jeżeli Tamara wygra, no tak, to wtedy.
Zdecyduje wówczas wynik z Arletą. Wówczas Natalia 22 i Wiktoria Tamara 21. Tak, Arleta niestety chyba nie będzie na podium, ale bardzo dobrze. Arleta nie ma już szans na podium, z tego co mi się wydaje. Natomiast tak, zagrała bardzo dobrze. To piąte miejsce, jeżeli utrzyma, to myślę, że będzie super wynik. W ogóle mieć dwie Polki w tak ścisłej czołówce świata, no to ja jestem bardzo zadowolony, bardzo dumny jako Polak. No i mam nadzieję, że to tylko będzie procentowało. No za chwilę te Mistrzostwa Europy drużynowe, panie jakby w takim duecie zagrały, no to by było rewelacyjnie. Chociaż wiesz, jeżeli Natalia przegra i Tamara przegra, to Arleta wygra, to chyba będzie trzecia. Taki, ale to bardzo teoretycznie. Arleta ma szansę na podium, pisze Jacek. Tak, jak mówisz, jak ten wariant wygląda? Bo ja nawet nie miałem czasu. Tamara i Natalia muszą przegrać. Aha. Porażka Natalii i porażka Tamary. Okej. Okej. No to słuchajcie, no to ten. Niech Tamara gra na ostro, niech Natalia gra na ostro. Wóz albo przewóz zawsze może być w jedną albo drugą stronę. Ale dla nas, dla widzów, wiesz, zawsze to jest ciekawe, jak oni grają, a nam zawsze ciekawe. Nie ciekawe tylko jak szybkie remisy. Ale ja myślę, że Tamara po prostu sobie zrobi ten remis, bo myślę chyba, że Wiktoria nie przegra. Mhm. Może tak być. Siemanko Mateusz Homont w międzyczasie, witam też ludzi, którzy tutaj dołączyli na streamie, Kosta, Konstanty Zieliński, siemaneczko, witam was. Marcinio, nie wiem, czy witałem, wydaje mi się, że tak. Niemniej, słuchajcie, 8-2, a jeszcze pierwszy ruch na warcownicy nie jest zrobiony. Jest zrobiony. Natalia zaczęła 34-30. No wiesz, taki jest popularny dzisiaj ruch już. Ja myślę, Wiktoria chyba nie będzie 20-25 grała. Mhm. A co, myślisz, jakoś 17-22 czy 17-21? 17-22. No to wtedy by poszło okrążenie versus centrum? Albo może nawet, jeżeli wystarczy remisu, to można po prostu 19-24. Wymienić po głównej. Natalia nie gra 35-30. Mhm. Jeszcze nie wiem dlaczego. A na takie partie jak ta pewnie 35-30 by się przydała, tylko z drugiej strony pewnie myśli, no dobra, Wiktoria jest Ukrainką, Iwan tam pewnie wszystkie warianty zdążył jej pokazać, przygotować i czułaby się na straconej pozycji. No nie, no wiesz, to jest, ja tak też myślałem czasem, ale wiesz, moja ta dziewczyna Darina Masijenka też gra każda partia 35-30, no ja przygotowałem to Darino Masijenko, Labanowo też i jeszcze taka mocna zawodniczka Anastasia Gluszko. I my tak te 35-30 razem przerobiliśmy. I to i kiedyś ta moja Darina grała z ich trenerem, czyli trener to jest Ciepkina Irina. No i mówię, że ona chyba jest ich trenerem i wszystko tam zna 35-30, może nie zagra 35-30. Mhm. Ja mówię, nie, zagraj, bo ludzie są takie ledacze, czyli nic nie uczą, nic nie robią, spokojno sobie grać 35-30, nikt tam nic nie zna. Mm-hmm. No i tak zagraliśmy, tak okazało, że chyba nic nie było przygotowane, spokojnie sobie. Będzie tak. Dobra zawodniczka z tej Dariny kiedyś? Czy już jest? No wiesz, w Ukrainie, no widzisz, na Wiktoria tak gra spokojnie. 19-23. Jeżeli chodzi o tej Labanowej, to ona bardzo mocna już jest, bo ja grałem w tej partii Rapid i Blitz w tym pucharze Ukrainy i ona tak na równo ze mną grała, bardzo strategicznie, bardzo dobrze. Mhm. Ale widzisz, w Ukrainie te dziewczyny teraz idą do klasy 11, czyli to ostatnia, no i potem będzie taka decyzja, co robić, czy grać w te warsztaty, czy nie grać, gdzie uczyć się. No, i to będzie decyzja i u tamtej, i u Dariny, tak? Tak, u każdego chłopaka, u każdej dziewczyny, wiesz. Mhm. Jeżeli tam, ja nie wiem, jeżeli ona tam w 18 lat będzie za mąż wyjdzie i jakiś fajny mąż będzie, to będzie miała możliwość grać, to oczywiście, że inna historia. Dla dziewczyn to chyba trochę łatwiej grać w Warszawie, ale dla chłopaków... Jeżeli znajdą męża, który utrzyma rodzinę spokojnie. No tak.
bo wiesz, bo drużyna oczywiście musi najpierw skupić się na rodzinie, czyli żeby mąż był szczęśliwy w domu, żeby kiedy przychodził, to mógł znaleźć siły dla pracy. No i oczywiście, jeżeli jeszcze drużyna w tym przypadku gra w Warcaby, to to bardzo dobrze połączenie. Bo oczywiście, jeżeli w ofisie, jak drużyna już gdzieś pracuje, to mąż może trochę nie otrzymać tej miłości i mogą być problemy, więc ja bym, powiedzmy, chciałem, żeby moja córka tak grała w Warcaby i no, mała takiego mąża normalnego. Może niezbyt dużo pieniędzy bym mieliśmy, bo tylko jeden pracuje, tak, ale też w Warcaby jakieś pieniądze dają, no i ja myślę, że to może być bardzo szczęśliwa rodzina w takim przypadku. Fajnie. Fajnie z takim nastawieniem, aby jak najwięcej takich rodzin się udawało. Teraz Natalia zeszła 30-25, a Wiktoria 20-24, też raczej spokojnie. No tak, widzisz, teraz już grozi ta wymiana 24-29, 23-28. Uproszczenia. 2-2. Tak. I potem można wyjść 24, 14-20, jeszcze te tempy, ta wymiana chyba 3 tempy. No tak, a potem ich z powrotem wziąć, no jest taka równa pozycja i no właśnie. Tak już zagrane, czy nie? Nie, tak mówię hipotetycznie, jak tam może się powymieniać z debiutu. Tak, no i taka równa pozycja, spokojnie. To my widzimy, że oczywiście, że Wiktoria gra na remis, rozumie to, no i debiut chyba, no nie wiem, jak teraz Natalia zagra, może ona 30 czy 28 coś zagra takiego dziwnego. No niewykluczone, niewykluczone. Filip Robak, siemanko, Damian i Iwan, miłego dnia wam życzę, dziękuję bardzo, miłego dnia życzymy również wam wszystkim na czacie oglądającym ten wielki finał, ten ostatni dzień zmagań Mistrzostw Świata 2021. W ogóle pozmieniałem dzisiaj trochę ustawienia streama, więc dzisiaj jesteśmy z powrotem w Full HD, no i faktycznie wyłączyłem przymusowe działanie karty graficznej, mam nadzieję, że dzisiaj technicznie wszystko przejdzie spokojnie, a jak nie, to przynajmniej będziemy bogatsi o jakąś porcję doświadczeń. Co ciekawe, Iwan, jeżeli chodzi o turniej Open, gdzie grają panowie, tam zwycięzców może być kilku ciągle. Wszystko zależy od partii Hrunendijk-Schwarzman. Na przykład jeżeli Jan wygra ze Schwarzmanem, tam będzie remis chyba Getmańskiego, no to będzie zwycięzcą Hrunendijk. Jeżeli Schwarzman wygra, to oczywiście pozamiatane. Może Getmański być mistrzem świata? Tylko ta trójka ma szansę, bo tutaj Jacek pisze o różnych wariantach na czacie. Boomstra też ma jeszcze? Jeżeli Boomstra wygra i Schwarzman przegra, to Boomstra będzie miał więcej punktów. I nawet jeżeli Boomstra wygra, no nie wiem, może tam, wiesz, może jakoś... Chyba jeżeli Schwarzman nie przegra... Boomstra też ma szansę. Czyli czwórka osób ma jeszcze szansę na Mistrzostwo Świata wśród panów, przy różnych wariantach. Ale wiesz co, wczoraj w nocy otrzymali taką bardzo smutną nowość jak dla mnie, że chodzi o to, że ja tak myślałem sobie i tak no była jakoś taka informacja, że ta dwójka z tych mistrzostw świata, czyli powiedzmy, jeżeli dzisiaj wszyscy zagrają remis, Schwarzman pierwszy, Getmański drugi, to mecz ma grać Schwarzman z Getmańskim. No właśnie, tak mi się też wydawało po kongresie, ale tutaj Jacek pisał wczoraj, że Boomstra zachował prawo do gry w meczu. No i właśnie. No ja rozumiałem to w ten sposób na kongresie właśnie, że prawo do gry będzie miał pierwszy z drugim z tych mistrzostw świata. No i w końcu nie wiem, no jak tak, jest. No, wszyscy tak rozumiali i no oczywiście strategię gry tak też budowali, powiedzmy ten Getmański. A Getmański też był przekonany, że zagra w meczu, jak będzie drugi, tak? No ja tak myślę, że tak. I chodzi o to, że po pierwsze, nie wiadomo dlaczego to wczoraj ogłosili, że Boomstra ma prawo, to pierwsza rzecz, a po drugie to najgłówniejsze, że dlaczego Boomstra ma zagrać ten mecz, bo to absolutnie bez sensu. Jeżeli tak szczerze powiedzieć, że jest taka problema, że jest taka problema, że jest taki kraj holenderski, który po prostu terroryzuje te Warcaby. No ja miałem nadzieję, że może pan Jacek Pawlicki jak mały prezes coś zmusi z tym zrobić, bo powiedzmy, jaka sytuacja jest, jeżeli przypomnimy ten 2015 rok, tak? Georgiew I
Gronendijk drugi i Bomstra trzeci. I Georgiev zrezygnował z tego meczu, no i grał drugi z trzecim mecz. I nie było ogłoszone, że Gronendijk jest mistrzem, a tylko zagrali Gronendijk i Bomstra. No i teraz taka sama sytuacja, tylko w tym przypadku, że Georgiev tak przez ten koronawirus musiał zrezygnować z meczu i potem jeszcze mecz chcieli zagrać, czyli no wiesz, że mecz planowali w tym, jak to jest, septembrze. Wrzesień. Tak, we wrześniu miał być ten mecz Georgiev-Bomstra, to znaczy, że nie można powiedzieć, że Georgiev zrezygnował z tego meczu, ale dobrze, nawet jeżeli bym zrezygnował, to tak samo musiał grać Bomstra z drugim numerem, to pan Emin, a potem ten Valneris. I Valneris się nie rezygnował z tego meczu, czyli Valneris był gotowy zagrać. I teraz my czytamy, że po prostu Bomstra ogłoszony mistrzem, nie wiadomo dlaczego. I teraz będzie grał mecz, powiedzmy, z tym Schwarzmanem. I kurczę, ja znam tego Gietmanskiego, to jego marzenia całego życia było. I wiesz, teraz po prostu przez to, że no, Holandia robi co chce, no i to bez sensu, absolutnie bez sensu. Ja widzę, że pan Pawlicki tutaj jest, to zapraszam pana na mój kanał. Wiem, pan lubi debaty, to pan może wytłumaczyć, dlaczego to jest. Bo wiesz, no nie wiem, czy mam nadzieję, że pan Pawlicki będzie walczyć z tej Holandii, bo nie chcę myśleć, że pan jest po prostu też marionetka, jak Janek Magi w Holandii, bo to dla mnie szok będzie. Na kongresie, słuchaj, Iwan, właśnie to był wniosek podjęty przez Łotyszów, żeby zrobić to w taki sposób, żeby ten mecz się nie odbył w ogóle, bo to też była przecież inicjatywa Holendrów, żeby do tego meczu tak czy siak doszło z Bomstrą i Georgiewem albo z kimkolwiek innym. No i tak naprawdę były dwa fronty, ten front stary holenderski i te fronty nowe, i ten front nowy wygrał głosowanie, żeby ten mecz odwołać, no bo to dochodziło do takiego trochę absurdu, że mistrz świata jest wyłoniony po tym mistrzu i to nie ma sensu. I to też Henri Macko zaznaczał, że mecz może się tylko odbyć do momentu wyłonienia mistrza świata w tym turnieju. Jeżeli później, to nie ma opcji, żeby to było rozegrane. No tak, to ma sens, ale jeżeli nie ma meczu, to jak Bomstra może zostać? No nie, no nie powinien zostać ogłoszony mistrzem świata. No. To wszyscy rozumieją, wiesz, a Gietmanski płacze, bo nie wiem dlaczego. Ja wiem, że Georgiev napisał 20 grudnia, ale nawet jeżeli tak, to musiał grać Valneris mecz. Dlaczego nie Valneris? No myślę, że Valneris został trochę poszkodowany w tym wszystkim, no. No wiesz, po prostu Holendry robią co chcą. Też Jacek pisze, bo Bomstra nie jest mistrzem świata. No dlaczego, jeżeli on nie jest mistrzem świata, dlaczego on ma grać ten mecz? Siemanko, Natalia Lubicka, witam cię serdecznie, witam też Martę Bańkowską, komentatorkę, która zastąpi Iwana na fotelu tutaj w studiu, chociaż te studia dzisiaj, wiadomo, w różnych miejscach świata i Europy. Dzisiaj Polska, dzisiaj, jak się nazywa twoja miejscowość, przypomnij mi jeszcze raz? Korostyń. Korostyń? Korostyń, tak, ale jeżeli po polsku to możemy na głos na przedostatnio, to Korostyń. Korostyń, to ja będę po polsku akcentował. Matrena gra bardzo szybko, zostało jej 10 pionów. No to w takim wypadku zgodziła się już pewnie na remis. Odświeżaj, Damian. Aha, właśnie, bo ja zszedłem z tego. Możemy zobaczyć tak, co tam... Bo się tutaj na pewno działo. No nie, nie ma więcej ruchów zrobionych, ale dobra, zobaczmy sobie po kolei może inne partie. Olga Fedorowicz, Turin, Lublana, to nas nie interesuje, ale Jalk, Trinów, Lisikowska, Arleta. Arleta czarnymi w tej partii, wymieniła 17-22 na 22, no i pytanie, czy Jalk Trinu będzie też, aj poszedł do Biedrzczego Lewa. No dobra, zobaczymy, tutaj duże gry jeszcze przed nami, no i Natalia myśli, Natalia nad tym trzecim ruchem już myśli 10 minut tak, praktycznie. To musi wygrywać, wiesz, to nie tak łatwo jest. Mhm. Daria Fedorowicz z, no chyba jest faktycznie remis, tak jak mówiłeś, bo tutaj od razu idą wymiany. Dosyć spokojny debiut, tutaj podwójna jeszcze wymiana Tansy Kurzyny. No wygląda to na taką spokojną gierkę do remisu, ciekawe czy pani się zgodziły czy nie. Na arcymistrzowski remis. Bajar, Michel, Tkaczenko, Daria to może też jest na mnie istotna partia, ale tak, no tutaj
Mamy już praktycznie po partii, 40 ruchów zrobionych. Matrona Nogowicyna wygra samodzielnie, bez opcji, że dogoni ją któraś z przeciwniczek liczbą punktów. Jelena Czosnkowa nie robiła jej problemów, turniej rozstrzygnięty. Zremisowały i ta partia kończy mistrzostwa dla Matrony, która oczywiście zwycięża, jak najbardziej, myślę, zasłużenie. Tak, dobra, to wróćmy do Warcabów. Tak, oczywiście sytuacja z Bonstra trochę wkurza, bo oczywiście jest silny gracz, ale to nawet dla tego Bonstry trzeba, żebyś on chociaż raz został mistrzem no, na fair, wiesz. Bo na razie cały czas mecze, które są organizowane, tak. Tak, no niech pokaże ten charakter mistrzowski, no, ale ja mam nadzieję, może Bonstra dzisiaj wygra w tego AC i będzie pierwszy czy drugi, to nie będziemy mieli tych rozmów, ale w każdym razie jeszcze ciekawe, że wczoraj było powiedziane, a powiedzmy ten Gietmanski, on ma taką psychikę bardzo zranioną, no i kurczę, chyba dzisiaj nie spałem w ogóle. Że nie spał w ogóle? No, ale to tak przypuszczasz tylko? No tak, ja tak myślę, bo wiesz, taka była sytuacja w jakimś mistrzostwie świata, kiedy w ostatniej rundzie chyba Joe Funk, czy jakiś tam Afrykanec, zaproponował Gietmanskiego remis z plusem Gietmanskiego. Przyszedł ten numer, mówię, że gramy jutro. No, chyba to był jakiś 2013 rok, czy coś takiego. A co mu dawał ten remis z plusem? No nie wiem, czy Joe Funk zaproponował Gietmanski, zagramy, tym będziesz miał remis z plusem, bo taka była system z tymi plusami. No i Gietmanski też, kurde, nie spał całą noc chyba i przegrał z tym Afrykańcem. No i ten był drugi czy trzeci jakiś ten Afrykaniec. Chyba ty wtedy Joe Funk potem miał prawo grać z Georgią, coś takiego, może jakieś te lata. No Joe Funk grał w tym meczu, nie? Ale chodzi o to, że Gietmanski, wiesz, ma taką psychikę bardzo zranioną, bo on jak taki, jak dzieciak może wielki. No i kurczę, te marzenia całego jego życia było zagrać ten mecz. No i teraz wszyscy rozumieją, że on ma grać, powiedzmy, jeżeli te wszyscy remisy dzisiaj budują, no i kurczę, musimy coś z tym robić, bo ja po prostu to zrobię coś, żeby nie było tego meczu w Bomstry, bo wiesz, nie dużo mogę zrobić, ale sobie na kanale zapraszam pana Jacka, niech wytłumaczy, bo po prostu nie istnieje takiego, wiesz, żeby w 15 roku w takiej sytuacji Bomstra grał, a teraz znów Bomstra grał, bo to nie jest fair. Mnie to bardzo wkurza, bo kurczę, nie ma sensu wtedy w tych całych zawodach, jeżeli to nie fair. Tak, Iwan sabotuje mecz Bomstry. Nie chodzi o sabotaż, chodzi o równe szanse. Z tym ja jeszcze u siebie na transmisji potem powiem. A Nikiejew też mi to napisał, on też jest w szoku od tego. No dobra, już wróćmy do Warcabów. Zanim wrócimy jeszcze do Warcabów, to tylko tak, ja wam powiem, że przepraszam, tutaj w międzyczasie sobie będę skubał kanapeczkę, bo nie zdążyłem sobie zjeść śniadania. Trochę za późno wstałem tutaj przygotowując to wszystko, natomiast poszło trochę ruchów, jeżeli chodzi o partię Natalii z Wiktorią, czyli była ta wymiana po głównej, której się spodziewaliśmy 32-28, no i od razu była ta wymiana, której się spodziewaliśmy 14-20, łapiąca 4 tempa dla czarnych, a potem po ruchu 40-34 Wiktoria nie czeka i robi drugą wymianę, no i w ten sposób ma te 4 tempa więcej po debiucie. Tak, tak. Bardzo niedobry dla Natalii debiut, jeżeli Natalia chce wygrać. Bo wiesz, taka pozycja, żadnych problemów nie ma, Wiktoria spokojna. Teraz następne gdzieś kolejne 5-10 ruchów też jest oczywiście. Może nawet Wiktoria 21-26 zaatakować, tak zwykle może nie chcemy oddać tych tempów, ale jeżeli gramy na remis, możemy to zrobić. I ten debiut jest spokojniejszy dla Wiktorii niż dla Natalii na zaostrzeniu. Raczej kiepski wybór, jeżeli chodzi o szanse na wygraną. Bo wiesz, 35, 30 i 34, 30 to trochę różne ruchy, wiesz. I Natalia, no dobrze, ale Natalia, wiesz, taka zawodniczka, że która do końca może mieć te szanse na wygraną, bo bardzo precyzyjna. Tak jak z Tamarą na przykład. Tak, tak. Dobra, to co tam, może zobaczymy trochę, co tam u mężczyzn czy nie. Może tak ogólnie 6 planszy włączyć, żeby to tylko zobaczyć. Nie wiem, czy to będzie widać.
Trochę mi się przesuwa w tym. Eisendorn, Iwanow, no to oczywiście, że Iwanow chyba wszystko jedno jak zagra dla niego, a Eisendorn oczywiście chce wygrać, bo ma szansę na medal. Mhm. Nie wiem, czy na mistrzostwa chyba już nie ma, ale na medal ma. Lamp z Giedmanskim gra. No Giedmanski właśnie też w takiej ciężkiej decyzji, bo chyba już zdecydowali, że nie będzie grał ten mecz, jeżeli będzie drugi, ale może jakoś odwołają tę decyzję, więc będzie mały. No i Giedmanski teraz nie rozumie, co grać, na wygraną czy na remis. Ale chyba będzie grał na wygraną. Widzimy, że niech tak wygra. Niech wygra, niech zostanie mistrzem świata i zamknie spekulacje. No, no właśnie. Taki debiut jakiś teoretyczny, a Giedmanski oczywiście to jest... W debiutach teoretycznych jako autor książki najlepiej. Może oczywiście jakiś Gronendijk czy Bomstra może jakoś na równo z nim w debiutach, może Bomstra nawet lepiej zna debiuty, ale Slam to chyba nie. Mhm. No i teraz ja nie wiem co tu... A, czekaj, to jest... Możesz pokazać jak to było wszystko? Mhm. No właśnie. To ten debiut, który ja też lubię grać. Favra. 17-21 w tym momencie, no i co? Tak. No i tu 21-26, to ja trochę inaczej gram. Możesz pokazać, wróć ten 21-26. Mhm. Ja gram tam 6-11, mhm. No i nie można 39-33. Kombinacje robimy, moi drodzy widzowie. Kto znajdzie kombinację dla czarnych? Jak wygrać czarnymi? No Giedmanski zagrał na 26, no to chyba coś takie niezbyt nowe, ale ciekawe też. Nie wiem, czy Slump zna to już tą pozycję, możemy za czasem potem zobaczyć, jak kombinację znajdziemy. Tak jak Bartek pisze, już złapałem za piona 19, pewnie dałem trochę podpowiedzi. Faktycznie. Uderzenie nowicjusza po linii dwójnika. To też nowicjusze się nazywa? Też. Wracając. 21-26 zagrał Giedmański. Poszło od strony 38. To ile czasu wytracił tu Slump? Nie, szybko zagrał. No to Slump ma lepszy czas na razie. Czekaj. Możesz wrócić też trochę. Dokąd? Jak 38-33 zagrał Slump? Mhm. 30, tak, 38, to w tym przypadku następnym ruchem biały chce, nie, zagrać 38-33, tak. W tym przypadku biały chce następnym ruchem zagrać 42-38 i już 10-14 będzie możliwe, więc ja zawsze myślałem, że w tym momencie my musimy zagrać 10-14. Mhm. Potem 5-10 szybko. No i była taka partia, powiedzmy, Krzyżow, Szajbaków też bardzo ciekawa. A Giedmanski coś nowego zagrał, 20-25 od razu. No i ciekawe, czy tam Slump, ja tak myślę, że to jest jakaś już coś nowego, Slump chyba nie, ale tutaj jest przed decyzją, bo wiesz, 35-33 grać czy nie tutaj, bo może być jakaś różnica w posiedzeniach. Poszło 35-30. Zagrał, tak? 35-30. Więc gra te warianty, które są grane w tym wariancie, o którym ty mówisz. Dziękuję bardzo Elżbieta, dziękuję Daniel za followy na Twitchu. Pamiętajcie o tym, żeby wybijać na Twitch. Na Twitchu też dzisiaj jesteśmy. Jesteśmy również oczywiście na Facebooku Natalii. Dama Pik pisze Iwan i Damian top. Dziękujemy bardzo. Hej Damian, czekam na odpowiedź na maila. Luis Gaming, pamiętam, teraz mam trochę dużo na głowie. Dzisiaj kończą te mistrzostwa, dzisiaj ci odpiszę. Szpaku pytał się, co to za szachy. No takie widzisz, warcabowe. A Szymina to rol pasocznego, dziękuję ci bardzo. Pojawiały się w międzyczasie linki z Discordem. Pamiętajcie o tym, że Szyminator to nasz nowy szeryf Discorda, więc będzie tam porządek. Zapraszamy od razu do dołączania i tam będzie piękne miejsce wymiany warcabowych informacji, uporządkowane. Mam nadzieję, że będzie super, więc wbijajcie koniecznie. Ty też, Iwan, dołącz do Discorda warcaby. No wiesz, nauczysz mnie, jak to zrobić? Nauczę. Linki tam się pojawiają na tym, na czacie.
Dołącz do Discorda. Takie trochę dynozaur, wiesz, w tych Ale jak chcesz być teraz youtuberem, streamerem, to trzeba z tych wszystkich mediów społecznościowych korzystać. No właśnie, bo ja właśnie nie chcę być tym, ja tylko robię dlatego, że nikt nie robi tego, wiesz, w języku rosyjskim dobrze. Mm-hmm. Ja, moje marzenie, żeby ktoś to zaczął robić, ja tak spokojnie sobie przychodził i komentował. Mm-hmm. Ale na razie to robię sam. No oczywiście też tak otrzymuję nasolody od tego, ale jeżeli ktoś będzie robił, to ja nie mam nic przeciwko. Super, że robisz, super, że w kilku różnych językach właściwie te treści internetowe się tworzą warcabowe. Mam nadzieję, że będzie to wszystko się potęgowało i że coraz więcej tych warcabowych treści będzie powstawało i nie tylko spod naszych ust, ale też więcej osób się zaangażuje w tworzenie tych warcabowych treści. To nam na pewno wszystkim pomoże. Jakąś kolejną partię zobaczmy, może tak, no Hrunendijk Schwarzman. No właśnie, to chyba, jak to ciekawe, jak Schwarzman... Jak to poszło w ogóle? Schwarzman czarnymi. Tak, tak. No i widzisz teraz. Schwarzman 14-19. Po prostu 14-19, bo mówi, że upraszczaj. Gra na remis to spokojnie. No i co tu? Upraszczona pozycja. Oczywiście, że trochę lepsze dla czarnych, ale Schwarzman tu chyba spoko. A zobacz, że już Grunendijk ile czasu wytracił na takie proste ruchy, bo musi wygrywać i rozumie to. Ale wiesz, jak Grunendijk gra, on sobie zostawia 3 minuty na najtrudniejsze momenty partii i potrafi zagrać bardzo precyzyjnie, bardzo dobrze. No widzisz, wczoraj to mu się nie udało. No wczoraj nie, a jak w ogóle właśnie oceniasz partię Hrunendijka z Getmańskim? Tak podsumowując. No bardzo, bardzo mocna partia Getmańskiego, po prostu cieszę się bardzo, bo wiesz, taka moja teoria też, no i nie moja oczywiście, że Sabrens to kiedyś sobie wynalazł, że po prostu wygrajemy dużo, dużo tempów. No oczywiście, że jak Sabrens grał, to jeszcze wtedy poziom przeciwników był bardzo słabszy, no i Sabrens był z dużo tempami i w centrum. A Getmański wczoraj po prostu dużo tempu wygrał, no bez centru, ale też te tempy trochę cisnęli na Grunendijka, no i wygrał. I bardzo, bardzo ładną końcówkę wczoraj Getmański zrobił, bardzo fajne, tak jak sprawdźny komputer. Widzisz, że wyliczył salę bez szansów dla Grunendijka. Tak, to było piękne. Z tą łapanką, z damką na słupku na głównej linii. Wszystko podcinane. Szyminator mówi, szeryf jest w Tiraspolu. Tak, szeryf Tiraspol. Grał kiedyś z Legią, chyba Legię wyeliminował z eliminacji Mistrzostw Europy, tego, Ligi Mistrzów. Ale tak, zapraszamy na Discorda. Kaledonia mówi do Iwana. Najważniejsze to dobra reklama, trzeba skandal zorganizować. Ty już myślałeś o swoim skandalu w Ukrainie? Musimy tak, kolejny skandal, no widzisz, może wiesz, ten mecz Bomstra... No właśnie, krzycz tutaj głośno, obrażaj. To jest skandal taki warcabowy, no musimy jakiś międzynarodowy, który nie tylko warcabowy będzie skandal. No. Nie wiem dlaczego, no cóż, myślimy sobie. Z flagą zadziałało międzynarodowo, no i patrz, potem BBC, The Guardian. Bo tak jak wiesz, w Ukrainie kiedyś te wybory były dużo często, no i ludzie tak myśleli, że Ukraina to taki kraj, gdzie wybory każdego roku, no wiesz. No i może tak pro warcaby też będą myśleli, że to taki sport intelektualny, gdzie dużo skandalów. No dobrze, dobrze. Bartek proponuje, że jak będzie mecz Boomstry, to podejdziesz im, będziesz pionki zabierał. No kurczę, nie wiem nawet co tam robisz, bo wiesz... Dobrze. Wróćmy do warcabów. Ja jeszcze chyba dużo będzie gadaliśmy na ten temat tego meczu. Co to jest, jak to jest? Ciekawe, taki debiut Bomstra musi wygrywać oczywiście. Tak rozegrał debiut, ale ten pion 24 jakoś tak dziwnie stoi. Ciekawe też, jak to wyszło. No Bomstra tak gra... Teraz Bomstra wchodzi na 27? Chyba tak, bo na 26 bez sensu po prostu akcja żadnych problemów, a na 27... O. Na 26 jest bicie. No i co, no po prostu teraz 37-32 do przodu, no i żadnych problemów nie ma AC. Też oczywiście, że... Nie rozumiem decyzji Bomstry. No może nie... Bo Bomstra gra tak, wiesz, akademicznie, może na 27 było po prostu słabo jakoś. Ale... No ale jak ma kontrolę na 24, do tego pionka 27 się nie wymieni w żaden sposób. No nie wiem też. Chociaż w sumie ta kolumna 39-28 cały czas stoi, no i 10-14 nie rozwiniesz.
Nie przyjdziesz na 19. Tak, może wiesz, kiedyś na 23 zagrają biały, no i ten pion wiszący na 10. 10 zostanie, bo ta współpraca wtedy 23-25 jest bardzo dobra. Tak. No... Jeżeli pomsta chce wygrać, to może musiał jak na coś takie zagrać. Wojtek Staszewski. Witam mistrza Iwana i Orła Prezesa. Kto u mężczyzn zostanie mistrzem? Wydaje mi się, że... Znaczy ja bym stawiał na Schwarzmana, no ma najlepszą sytuację, mając punkt więcej na chwilę obecną. A ty jakie masz typy, Iwan? Oczywiście, że Schwarzman choć gdzieś może procentów 85 teraz ma na zwycięstwo. Chociaż jeżeli Getmanski wygra, chociaż ja nawet nie wiem, jeżeli Getmanski wygra 3... Czy on zostanie mistrzem, czy nie? To jest chyba nie. Bo Schwarzman bardzo mocnego pokona. Ty wiesz, jakie to kryterium jest to dodatkowe? Czy nie? Ilość wygranych, a potem jaki osobista... Wydaje mi się, że lepszy wynik z wyższym miejscem. No właśnie. No i możesz pokazać to tabelę. No nie, no jeżeli Getmański wygra, a zremisuje Schwarzman, to Getmański jest mistrzem, bo Getmański wygrał z Hrunendajkiem najwyżej. Zawodnikiem sklasyfikowanym. No tak, tak. Więc Getmanski musi wygrywać chyba tak. No dobra. Mamy takie ciekawe. No i co, nie, a możesz pokazać ten debiut, jak to było? Wszystko, jak ten pion na 24 wyszedł? Zaczęło się z 32-28 i wymiany po głównej, wymiana od razu na 30. Tak, bardzo mi to podoba się od razu, wymiana na 30. No i widzisz, pomstra nie upraszcza. No i teraz tak dziwnie wyszedł. No tak, wymiany jeszcze. A ty 40-34 zagrał w tej pozycji Atsa. No też ma sens, bo może następnym ruchom się wymienić. Na 14-19, nie wiem, chyba może nawet 25-20 zagrać. I ta duża wymiana... Uprościć 2 za 2? Albo 3 za 3 nawet, jeżeli 8-23. Chociaż AC też, bo wiesz, jeżeli AC chce wygrać, to oczywiście Bomstra ma lepsze szanse, niż jeżeli AC nie chce wygrać. No i wczoraj widzieliśmy AC coś takiego dziwnego, zrobił z Eisendornem, jakoś oddał to wygrano. Jakoś zbyt prosto. Też nie jest motywowany bardzo grać, to oczywiście też problem tych mistrzów, ale z innej strony to wszyscy są w równych jak to warunkach, czy jak? No wszyscy mają te same warunki. No tak. Dobra, no może na kolejna partia, co tam jest, jeszcze coś ciekawego jest, czy nie? Sip ma z niami. No Sipma też musi wygrywać, jeżeli chce na podium. Nie wiem, czy Sipma ma szansę, no ale wczoraj był bardzo bliski wygranej z Vipulisem. No tak, tak. I zmarnował sobie szansę, bo jakby miał wygraną i dzisiaj by walczył o wygraną z Niami Christianem, a Niami tak trochę zaczyna już grać słabiej. Wczoraj co prawda ładną kombinację, ale też nietrudną zrobił Germogenowi. Właściwie dwie kombinacje w czasie całej partii. Druga była już wygrywająca, pierwsza nie. No to miałby aspiracje, myślę, nawet może i szansę na złoto, a tymczasem no niestety nie wygrał tej partii. W skarpetkach i mokasynach. Dzień dobry. Codziennie zaglądam na streamy, dzisiaj wreszcie skomentuję. Dzięki, dając za dobrą robotę. Ja ogromnie dziękuję za to, że jesteście. I słuchajcie, jak jesteśmy tutaj w tym gronie jeszcze wąskim, myślę, że kolejne osoby będą dochodziły. Teraz mamy 43 widzów na wszystkich platformach. Dzisiaj o godzinie 15 albo 16 na kanale Warcaby wystartuje coś nowego, coś bardzo regularnego. Coś to będzie, Damian. Może jakieś podpowiedź nam, żebyśmy mogli... To będzie właśnie coś z duchem czasu, z czym się zanosiłem już bardzo długo, a wreszcie dopiero zacząłem to robić. No super, super. Coś z duchem czasu, czyli coś z wykorzystaniem potencjałów, które daje przestrzeń w internecie. Po partiach, czy kiedy? No na kanale Warcaby pojawi się albo o godzinie 15.00, albo 16.00. Tam jeszcze zobacz, może o 15.00 udostępnię. Więc będzie nowość i tych nowości będzie bardzo dużo. Dobra, dobra. Dobra, no tutaj jest pozycja spokojna, wiesz, ale ostra, ostra. Jeżeli czarny ma tu na 36, to bardzo ostre pozycje, które często kończą się
результативний матч. Він Сіпма добре дебют розіграв, що є валка. No i w ostatniej partii znowu też miał skrajnego piona 36 z Vipulisem. Tylko, no tak, bo Vipulisowi dał wtedy zejść tutaj na bandę i teraz znowu dał przeciwnikowi zejść tak daleko. No i mówię, myślę, że Holendrzy chyba najbardziej lubią te pozycje z tym skrajnym 36-15. No nie tylko, bo wiesz, ktoś mi kiedyś mówił, że chyba Boris Kirzner, że ktoś zrobił taki analiz statystyczny, czyli zależność rezultatywności od typu pozycji. Więc może wiesz, klasyczne pozycje to są takie najczęściej remisowe, wiesz, klinowe może bardziej rezultatywne, ale najbardziej rezultatywne te pozycje z pionem 36 albo 15 za białych. To ciekawe. To znaczy, że to jest statystycznie bardzo ostry typ pozycji, który daje duże szanse wygranych. Tak. No to oczywiście, że są możliwości kombinacyjne, bardzo, wiesz, nie jest tak łatwo, wiesz, na remis, czyli gdzie biały gdzieś idą na damki, czarny gdzieś idą na damki, bo te skrzydło może być zablokowane i walka na jednej stronie. Też niedługo, drogi czacie, będziemy robili konkurs z typowaniem wyników dzisiejszej rundy. Dzisiaj będzie trochę inaczej, nie będziemy pisać na czacie naszych predykcji, tylko będziemy je pisać w formularzu Google'a, który został wczoraj przygotowany. Jak moi drodzy wspierający tam technicznie mnie, macie gotowy ten plik, to możecie mi podesłać. Dobra, to co tam, wróćmy może do tych, do dziewczyn, zobaczymy co tam Natalia. Jak Tamara już zagrała szybko na remis, czy nie? Wracamy do kobiet, bo ostatnia partia Germogenów i Vipulis nas tak za bardzo nie interesuje. No tak. Vipulis bardzo dobrze gra, tak energijne, wiesz, i Germogenów też bardzo dobre na całe mistrzostwo, wiesz. Oczywiście, że jeszcze może doświadczenia brakuje. No co, Wiktoria? No, Nogowicyna przestała już robić ruchy jakiekolwiek, więc tam już partia się skończyła remisem. U Natalii po 34-30, 10-14, 40-34, 7-12, 50-45, 1-7. Decyzja wraca do Natalii, ma 13 minut gorszy czas, no i pozycja taka, która raczej nie da łatwo tego zaostrzyć. No tak, nie łatwo jest. Ja nie wiem, może chociaż jakiś 33-28 może jakieś w przypadku i potem 44-40 albo z początku. Albo odwrotnie. Żebyś jakąś groźbę zrobić na 28, ale chyba w tym momencie, jeżeli 44-40, to Wiktoria zaatakuje na 26, widzisz. A nie może 18-23 od razu? Albo 18-23, no. Jeżeli 18, no tak, tak, nie jest łatwo dla Natalii tu coś takie znaleźć, żeby. To prędzej by musiała właśnie od razu 33-28, a potem 44-40. No właśnie, o to mi chodzi, no. Ale też Wiktoria może na 26 zaatakować. Ale może też na 23, jak Natalia obroni 42-37, to po prostu sobie dalej jakoś wyjść, nie wiem, 13-12-18 do kolejnego ataku. I tutaj braknie tego tempa zrobić 44-40 i też ten atak nie wyjdzie chyba. Tak, jakiś nieudany debiut dla Natalii ze względu, że musi wygrywać. No i właśnie ten ruch 34-30, bo wiesz, tak ludzie myślą, że debiut w Warszawach nie jest ważliwy. Jest bardzo ważny. Tak, ale jeżeli chcesz wygrać, to jest bardzo ważliwe. Jeżeli tak po prostu pograć akademiczne, to wiesz, to może i nie jest ważliwe. Musisz grać pozycyjnie tylko dobrze. Jeżeli musisz wygrać i masz taką pozycję jak dzisiaj, teraz Natalia, to musisz tracić czas tylko dla tego, żeby znaleźć, gdzie można grę otrzymać, wiesz. Piotrek Redman tutaj pisze, witam was panowie, może do kogoś z czatowiczów. W moim mieście niedługo powstanie Central Park i prowadzone są konsultacje społeczne. Planowane są m.in. stoły z szachownicami. I tutaj pytasz się, czy było połączenie warcawnic 100-polowych i 64-polowych, na przykład w innym kolorze. Wiesz co, czegoś takiego nie widziałem, faktycznie wszystkie warcawnice, które były w przestrzeni miejskiej, robione na stołach, to zawsze były 64-polowe warcownice albo szachownice. Natomiast jeżeli chodzi o 100-polowe, no to ostatnio Rychlik, z którego jest Arleta, którą też dzisiaj oglądamy na Mistrzostwach Świata,
zrobił bardzo fajną inicjatywę i zrobili brukowane warcownice stupolowe przed szkołą, takie większe, więc to było rozdzielnie robione. Nie wiem, jakby się sprawdziło to z różnymi kolorami. Według mojej wiedzy czegoś takiego nie ma, jak ty tutaj pytasz i piszesz o to w dwukolorowe, ale może fajnie by było nad tym pomyśleć, nad jakimś takim projektem i dać szansę właśnie rywalizować na stupolowej warcownicy i na 64-polowej czy warcownicy, czy szachownicy. Tak, każdy taki projekt to jest bardzo korzystne dla warcabów, no oczywiście. I w ogóle dla kultury. A u was w Ukrainie gra się na ulicach warcaby? Tak, są jakieś takie stoliki? Czasem są takie stoliki, ale oczywiście, że szachy bardziej popularne. Mhm. Ale w parkach jakieś dziady grają, emeryty, no wiesz. Takie coś, ale to wiesz, jeżeli takie na ulicach, takie mówisz, że dużo plansza tak na ulicy, no to bardziej takie dekoratywne, chyba nie dużo osób gra, oczywiście. W jakimś tam w zoo, jakimś może być coś takiego. Ja za chwilkę pokażę wam wszystkim zdjęcia z tej ostatniej rundy, bo je dostałem, więc możemy trochę zobaczyć, jak panie wyglądają, grając tę ostatnią rundę zmagań. Możemy mieć takie urozmaicenie. Nie mamy wideo, tak jak w meczu było. Tak. Przydaje się to wideo, nie? To dużo lepsze od razu jest to obraz tego, jak pokazujemy. Znaliśmy już wszystkie te dresy na talii, a teraz co, kurczę, nie mamy tego wideo. No, zgadza się. Dobra, tutaj przeskoczymy na inne. Możesz pokomentować chwilkę, bo mi... Możesz mogę ci partię przełączyć. No tak, może wszystkie. Na którą? Wszystkie, możesz włączyć. Mogę włączyć wszystkie, tylko nie wiem, czy będzie je dobrze widać na tym podglądzie. No, spoko. Jak mniej więcej będzie widać w ten sposób. Okay. Znaczy, a możesz tak trochę, żebyś... trochę w górę, żebyś widać była, kto tam no gra? No właśnie, nie mogę, bo będę wszystko musiał przestawiać co chwilę. Znaczy Fedorowicz Olga gra z tą Amerykanką Turi Lublana, która ma 0 punktów, no i co to, Amerykanka ma dobrą pozycję centralną, nie wiem jak to się stało, może zremisuje, bo ja bym też życzył jej, bo żebyś choć jeden punkt zdobyła. Chociaż jeżeli wziąć ten przeszłe mistrzostwo, to grać zawodniczka z Ameryki, czyli z kraju Aruba. Aruba jakiś, ja nawet nie wiedziałem, że jest taki kraj. Że która gra? Zero punktów. Ja mówię, że w Jakucku jak były mistrzostwa, to Aruba zero punktów była. No i ta Lublana ma szansę jeszcze jeden punkt wziąć. No dla Olgi Fedorowicz to nie jest taka zbyt ważliwa partia, chociaż nie wiem, może jakaś szóstka z mistrzostw świata coś tam daje, nie wiem, jakieś może jakieś tam gdzieś można pojechać, nie wiem. Tak, na drugim stole Arleta gra czarnymi, no i ma taką aktywniejszą pozycję, to z młodo Estonko, no i zobaczymy, cała gra jeszcze w przodzie, do przodu, no i widzimy, że Arleta jest wojowniczo nalasztowana, to dobrze. Oczywiście jeszcze ma teoretyczne szanse na medal, no i gra, tak, Wiktoria z Natalią, Natalia zagrała 44-40, no i teraz musi Wiktoria coś pomyśleć, no i myślę, że może po prostu na 26 zaatakować. Będzie taka spokojna gra. Natalia, apeluję, łapki w górę. Zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Dzisiaj oczywiście konkursy dla subskrybentów, dla osób, które tutaj łapkują. Też rekordowa promocja na sklepie Dominator. Zobaczymy dzisiaj na ile procent. A teraz mogę wam pokazać, jak wygląda ta partia. Jak panie siedzą ubrane, jak naprzeciwko siebie przygotowane do tego, żeby się mierzyć w tej ostatniej partii. To jest właśnie zdjęcie zrobione na rozpoczęciu partii pomiędzy Natalią Sadowską i Wiktorią Motryczko. Tak. No widać chyba, a ty po pierwszemu ruchu jeszcze, tak? Tak, po pierwszym ruchu. Natalia jakoś taka niezadowolona z czegoś, tak myśli. A Wiktoria taka bardziej, że spokojnie na remis
i do domu już, bo Wiktoria naprawdę bardzo dobrze ten mistrzostwo gra i jedna partia została, też musi odpracować, no i to oczywiście, że te mistrzostwo ma aktyw i do domu Wiktorii. Natalia jak zawsze gra też bardzo dobrze, ale niestety nie ma szczęścia dzisiaj teraz na mistrzynię, może nawet na podium nie będzie. I drugie zdjęcie naszej reprezentantki, czyli pojedynek Jalk, Trinu, Flisikowska, Arleta. Pani ubrane w ten sposób, siedzą, rywalizują, więc mamy podgląd taki, chociaż taki, na nasze Polki walczące w ostatniej rundzie Mistrzostw Świata Tallin 2021. Tutaj panowie moderatorzy podrzucają tabele, my też sobie będziemy mogli je przejrzeć potem na spokojnie. Ale jak Iwana mamy jeszcze niedługo, to cieszmy się jego obecnością tutaj i komentujmy może trochę warcabów więcej. I witamy serdecznie osoby dołączające, m.in. pana Janka Artymowicza. No tak, fajna koszulka z Polską. Ja też mam taką koszulkę. Kiedy szkoliłem tę kadrę, gdzie Damian był jedną z głównych gwiazd. Ja gwiazdą? Ja zawsze byłem, wiesz, bez nadziei w tych moich seniorskich, tych moich starszych kategoriach. Ja to zawsze, wiesz, miałem rywali typu Artiom właśnie Iwanow, Pimmers, typu Struczkow, typu Tolczykow. I jak ja miałem z nimi grać? No. Wśród Polaków była jeszcze gwiazda, dlaczego nie? Wśród Polaków, ale na arenie międzynarodowej, wiesz, ja miałem większe aspiracje. Jak to się skończyło? No. Tak, ale widzisz, że ile chyba 20 lat musiało minąć, żebyś Polska została taką warcabowym krajem, naprawdę. 18-23 zagrała Wiktoria. Tak, po 44-40. No tak jak mówiliśmy, tak? Tak przypuszczaliśmy ten ruch. Tak, mogła jeszcze zaatakować. Nie wiem dlaczego nie zaatakowała 26. Mówisz dlatego, że tempa nie ma jakiegoś sensownego? No tak, ale chyba też i może. Bo wiesz, ja tak mówię, że Wiktoria gra na remis, a może i nie, może ona gra ostrożnie, ale też ale nie ma. Nie chcę oddawać. Może gra tak, wiesz, spokojnie. Nie jak Schwarzman, bo Schwarzman tylko odwarty na remis 14-19. Tak, niestety będę musiał uciekać za jakieś 5 minut. Dzisiaj też robię transmisję w swoim kanale. Iwan Trofimow może przyjdzie do mnie, pogadamy. Dzisiaj bez Jury Anikiejewa? Anikiejew trochę później będzie, od 12. Ile to? Za 2 godziny. Czyli trochę więcej gości. Tak. Intensywny dzień. Pamiętajcie, słuchajcie wszyscy o tym, żeby koniecznie zostawić subskrypcję Iwana, łapkę w górę, żeby wbijać do Iwana na streamy. Tam na czacie też wczoraj, jak po naszym przyszedłem streamie na chwilkę do Iwana, jak jeszcze czekali, aż się skończy ta partia Sipma Vipulis, no to były pytania na czacie po polsku, Iwan odpowiadał po polsku. Kanał Iwana tutaj właśnie podrzuca teraz Bartek Maniecki, dziękuję bardzo. Więc teraz wszyscy akcja, reakcja. Iwan nam pięknie tutaj pomaga, komentuje, uczy grać w warcaby, wbijamy na kanał Iwana, zostawiamy subskrypcję. I niech te społeczności warcabowe rosną jak najszerzej, nie tylko w Polsce, ale też oczywiście na Ukrainie również. Tak, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, bo wiesz, taki czas, że musimy grać w te warcaby, szachy, jakieś gry intelektualne, bo inaczej młodzież, kurczę, w ogóle nie wiem, będzie myśleć. Zgłupieje. No tak, bo taki świat, że wiesz, więcej tych jakichś niezbyt dobrych możliwości dla młodzieży, to chyba rodzice to już rozumieją. No i ja myślę, że więcej dzieci teraz grają w warcaby, no i musimy to pomagać. Oczywiście, że tak. Natalia Lubiska pisze, Iwan to nasz przyjaciel, a mi się przypomniał taki mem. You are not my friend, you are my brother, my friend. Jest fajne. Takie zabawne. Jakie są nagrody w turnieju? Po 20 tysięcy euro pula i u Open, i u kobiet. Chyba tam się nic nie zmieniało, ale nie wiem ciągle, jaki jest podział nagród, jeżeli chodzi o Open, o ile grają za pierwsze miejsce. Tak, oczywiście to nie jest może jak w szachach, ale też nieźle.
No jak na Warcaby nieźle, choć mam nadzieję naprawdę, że te pule nagród będą bardzo mocno rosły razem ze wzrostem popularności. Mam nadzieję, że uda mi się w Polsce przekonać sponsorów, zachęcić firmy do tego, żeby wspierać nas, żeby zobaczyły, że faktycznie ta społeczność, która się kreuje wokół oglądania meczu, ci widzowie, to jest faktycznie wartość dodana dla nich, promocja, dobre kojarzenie marki, taka odpowiedzialność społeczna. Rozmawiam z różnymi firmami, zachęcam do tego jako prezes PZ Warc, do tego, żeby kłaść finansowo opcje na wspieranie Warcabów przez finansowanie naszych turniejów, bo to jest obopólna korzyść i przy okazji można sobie mieć pięknych ambasadorów, takich jak na przykład Natalia Sadowska swojej marki, no bo to jest jak najbardziej do dogadania, więc zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś z Was by to oglądał albo miał jakąś firmę do polecenia, ja z każdym z chęcią się osobiście spotkam, porozmawiam, pokażę jakie są warianty, mam przygotowane bardzo fajne foldery sponsorskie, oferty i to wszystko jest indywidualnie do uszycia. No właśnie, bo wiesz, w przeszłości to takie było zdanie, że Warcaby niemożliwe pokazywać ludzi, bo to jest, nie jest ciekawe. Ale teraz dzięki ciebie, Damian, no wiesz, tym youtuberom, my widzimy, że te transmisje już wyszły na nowy poziom, że jak było 8 tysięcy widzów na transmisji tego meczu, to oczywiście, że możemy już zaprosić się sponsorów, dlaczego nie? Oczywiście, ja właśnie w folderach to wszystko mam przedstawione. No słuchaj, to są liczby, które robią wrażenie, bo raz, że 8661 widzów maksymalnie, dalej łącznie widzów przez cały mecz było 161 tysięcy, czy tam 162 tysiące różnych widzów, różnych wchodzących na kanał. W sumie ludzie wyświetlali te materiały z meczu przez 9 lat. 9 lat by odtwarzać ciągiem, gdyby to wszystko, wiesz, razem ludzie oglądali jednym ciągiem. To jest bardzo też dużo. I myślę, że te liczby jak najbardziej można sponsorom pokazywać z dumą i naprawdę, naprawdę sympatycznie to wszystko wygląda. Jeszcze może przeskoczę szybko na Arletę, bo tutaj podobno się powybija. Arleta rzeczywiście mocne uproszczenia do remisu, otwarta pozycja z Jalktrinu. Chyba to nie jest coś, czego Arleta oczekuje. Jak tutaj? No, ale wiesz, chyba ma więcej tempów Arleta, więc nie jest to tak może się wydawać. Do tyłu poszło. Tutaj Arleta, aha, nie mogła brać temp, okej. Okay. To nie wiem, czemu wyszła ten 16-21 teraz. Nie, to okej, okay. A jak dalej było? No dlatego, że teraz nie może 19-23 zagrać i sobie zamyka to skrzydłem, tak trochę. Tak, ale widzisz, jeżeli nie zagrać na 16-26, to białe mogą na 27 zagrać, no i to klasyki budować, więc się podoba te 16-26. Zawsze mogą. I tutaj Arleta sobie tak to wymienił, a tutaj też poszło do tyłu. No tak, bo ja bym chyba nie wymieniał, ale... No i co to? No chyba wszystko jedno, Arleta ma więcej tempów, no i ma przewagę. I jeszcze ten 5-35-30 też musi być wyprowadzony w jakiś sposób. Mm-hmm. Dobra, moi drodzy, to ja muszę uciekać do siebie na kanał, bo Iwan Trofimow chyba już mnie tam czeka. Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za Warcaby. Oczywiście przepraszam, że to, że trochę może to podjął to temat pro ten mecz Bomstry, ale musimy oczywiście o tym trochę pogadać, może nie było potrzeby tutaj to robić, ale w każdym razie dzisiaj... Nic się nie dzieje, Iwan, tu chodzi o to właśnie, żeby rozmawiać, żeby nie czuć tych powinności, jesteśmy, wiesz, w tej ogólnodostępnej przestrzeni po to, żeby wyrażać swoje opinie i jak najbardziej one powinny być tutaj, nie ma co, że coś nie wypada, to tego nie powiem, no. Tak, no i ja teraz mamy jeszcze możliwość ostatniego dnia otrzymać nagrodę od tych mistrzostw. Bardzo fajne mistrzostwo były zorganizowane. Mm-hmm. Bardzo dobrze transmisja też działała. Może nie zawsze działała, tak głównie działała, obserwowaliśmy. No i cieszę się, że nareszcie po tym karantynu już takie mistrzostwo fajne my mamy. Oczywiście. Również się bardzo cieszę, mam nadzieję, że takich inicjatyw będzie jak najwięcej, że turniejów, które będziemy rozgrywali live, będzie jak najwięcej. Iwan, to co, widzimy się w jakichś streamach poza turniejem, bo mam nadzieję, że zaraz wrócimy do tych turniejów rozgrywanych z widzami tak, na 3 tak, plus 2. Spoko, mogę. Wiesz, jeszcze nawet chciałbym jakoś symultane zrobić. A no nie, to zorganizujmy symultane, bo umówmy się na jakiś termin, żeby będę mógł transmitować, komentować, nawet możemy jakieś cele charytatywne zrobić, prawda? Jakiś zapis pieniężny i zrobić coś fajnego w ten sposób, albo wesprzeć jakiś inny cel, który tam wskażesz, co ty na to? Jeżeli na to, jak to błogotworność, rozumiesz o co chodzi? Czyli jak pieniądze idą na jakoś... No to cel charytatywny, tak? Tak, to ja super, ja zawsze to... inicjatywy, to
Ulubiam, więc ja tak grałem te symultane i spodobało mi się, ale było tylko 15 osób. Ja bym chciał zagrać gdzieś 25-30 osób. No to ja myślę, że znajdziemy bez problemu z kanałem Warcaby. Tak, to dobrze, moi drodzy, już uciekam. Dziękuję, kocham was, jak to mówię. A my kochamy Iwana. Serduszko dla Iwana, tak. Wyślijmy. Wszyscy pamiętajcie wbijać na jego kanał z subskrypcją, podglądać, podpisywać. Wysyłamy, wysyłamy. Yuri NKF, I also don't understand why Boomstrah have got this right to play match. We'll be discussing about that, we will talk about that and we'll see, because everything can change. Serduszko dla Iwana. Dziękujemy ci bardzo, Iwan. Trzymaj się ciepło. Powodzenia na swoim streamie. Iwan się rozłączył, a my teraz pod tym linkiem będziemy czekali na kolejnego gościa, czyli na Martę oczywiście. Do Marty tylko napiszę. Bo Marta pewnie ogląda. Jest to niewykluczone. Dziękuję wszystkim za serduszko. Rick Hackford, you guys have been doing an amazing job. Good luck at last round. Thank you very much, Rick. And also you are doing a great job with King's Jeffrey 94 from Lee Drafts. I'm also watching your streams. And also I advise everyone to visit the leedrafts.org website to see the streamers page and to visit Rick Hackford and to visit King Jeffrey 94. And give them a follow and see their analysis of the games from this tournament and also from the other drafts events, and I will translate it to Polish. Dziękuję bardzo za te wszystkie serduszka, które wysłaliście na czacie. Oczywiście, tak jak widzimy, Marta napisała, że jeszcze około 5 minut. Ja za chwilkę może zmienię jej wizytówkę. Na razie wyłączę, że będę musiał ją znaleźć na dysku, więc za chwilkę Marta do nas dołączy. A tak jak tutaj napisał Rick Hackford, to też od niedawna warcabowy streamer, więc zapraszam wszystkich na leadrafts.org w sekcję streamers. I polubienie dacie, to żebyście dali follow na Twitchu Ricka, na Twitchu King Jeffrey 94. Chłopaki Holendrzy, bardzo silnie grający, analizują bardzo dużo treści warcabowych, analizują partie z tego turnieju. No i oczywiście dzięki temu, że więcej tych streamerów warcabowych jest, to cała nasza społeczność, całe to nasze community może rosnąć. No i bardzo fajnie, że to się wszystko w tej formie odbywa. A ja też, korzystając z chwili, że jestem sam, to pamiętajcie, dzisiaj o 15 albo 16 na kanale Warcaby, więc subskrybujcie najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście dostawali powiadomienie, coś zupełnie nowego, coś czego jeszcze nie było, coś czego będzie dużo, coś co będzie regularnie na kanale Warcaby. Więc myślę, że w ogóle chcę przetestować, czy taka forma, czy takie wykorzystywanie potencjałów będzie działało. Ale jeżeli ktoś z was ma jakieś przypuszczenia, co to może być, no to śmiało piszcie, bo z chęcią sobie o tym podyskutuję, a nuż komuś uda się zgadnąć. Mamy w tym czasie 74 osoby na wszystkich platformach. Bardzo miło was wszystkich widzieć, mimo wczesnej godziny, bo dopiero dobija godzina 9. Obserwujemy rundę, ostatnią rundę Mistrzostw Świata w Warcabach Tallinn 2021. Obserwujemy turniej Mistrzostw Świata Kobiet i obserwujemy rundę Mistrzostw Świata Open, które też możemy nazywać męskimi, no bo tam grają sami panowie. Marcino, nie ma kompletnie przypuszczeń, co to może być. No ja wiele razy już podejmowałem właśnie ten temat. Szyminator mówi, ja nie będę psuł zabawy, tak? Szyminatorowi powiedziałem, co to będzie. Yuri pisze, in 2015 Hrunendijk was the second on World Championship and after refusal of Gorgiev, he didn't get the title automatically, but was obligated to play match with third place, with Boomstra. Yep, and Boomstra from the third place became the world champion. This is maybe a little disgrace on this draft's words, but however... it is considered that Boomstra is not a world champion for the missing time, for not playing the match with Gorgiev. So I don't still know what will be the way of choosing the players to the match. I believe that no one knows, maybe. Still, I don't think that the right decision were made. Maybe this is the part that we have to discuss. In 2019, Boomstra refused to play World Championship in Africa, but saved the right for the match. And also, I don't know how to interpret that, but we will be talking about that definitely.
Smok, cześć, witajcie. Siemaneczko, witam cię bardzo serdecznie. Miło cię widzieć. Kolejny dzień wśród widzów naszych Mistrzostw Świata. Natalia zagrała kolejne posunięcie. Natalia zagrała 30-25 w tej pozycji. Myślę, że zaraz będzie próbowała jakoś uruchomić to skrzydło po prawej stronie, po lewej stronie, tylko jak? Czy będzie jakoś 47-41, 31-27? Czy będzie próbowała jakieś, nie wiem, 47-41 i jakiś wymian? No zobaczymy, czy jakoś spróbuje 34-29 jakoś wyprowadzać pionka 45, chociaż to pewnie może mniej aktywne. Raczej obstawiałbym za tym, że będzie 31-27, 47-41. Taki plan gry Natalii. Na tym zdjęciu, gdzie była pokazana Natalia, w tle jest Tamara. Przypadek? No myślę, że nie, Wojtek Staszewski. Myślę, że nie. Może sala gry po prostu jest mała i każdy może być tam po prostu zahaczony na zdjęciu. Ale czy przypadek, że akurat Tamara? No nie mam pojęcia. Być może nie. Siemanko wszystkim, tak, Szyminator został, słuchajcie, szeryfem, i tutaj cały czas będę tego słowa mimo wszystko używał, Discorda, więc koniecznie wbijajcie na warcobowego Discorda, zapanuje tam porządek, zapanuje tam Bartek Maniecki has like the stream, to rozumiem, że zapewne na Facebooku, no i zapanuje wreszcie fajne miejsce wymiany warcobowych informacji. O, ale tutaj poszły zmiany teraz, nam szybko się zaktualizowała pozycja. Czyli po 30-25 Wiktoria tutaj nie będzie kombinowała, wymienia 2 za 2 do tyłu. Oczywiście to jest wymiana do tyłu i już tutaj ciężko analizować, czy jest dobra, czy zła. Natomiast jednak spokojnie widać, że w kierunku remisu ta partia będzie pewnie próbowała być rozwijana ze strony czarnych. Zaraz będą się piony pewnie rozwijały po dwójniku. Teraz myślę, że na pewno Natalia skorzysta z tych dwóch ruchów 31-27, 47-41. Zobaczymy. Będę jak strażnik Teksasu, tak. Discord Ranger będziesz. Iwan zaczął streama. Pamiętajcie o tym, żeby koniecznie dawać no nie tylko followa, tylko suba Iwanowi za tą robotę, którą on robi. On tak naprawdę w 2018 roku zaczął to wszystko, zaczął całe streamingi warcabowe na meczu Boomstra Schwarzman. Zgadza się. Discord Warcaby TV podrzucił Smok. Dziękuję bardzo na obu platformach, na Twitchu, na YouTubie. Iwan zaczął streama, to już mówiłem. I Warcaby, czym się różnią te Mistrzostwa Świata od poprzednich, co Natalia grała z Tamarą? W Warcaby Mistrzostwa Świata odbywają się rok rocznie na przemian w różnej formule. W latach parzystych jest mecz 1 na 1, obecna Mistrzyni Świata z ex-Mistrzynią Świata, a jeżeli to jest ta sama Mistrzyni Świata, to po prostu Mistrzyni Świata z drugim miejscem z Mistrzostw Świata. A na zmianę jest turniej i teraz obserwujemy turniej najlepszych 16 zawodniczek i to jest rok nieparzysty i tak powinno być, a ten mecz, który na przełomie kwietnia i maja graliśmy w Warszawie, to był zaległy mecz za proszę ja was, 2020 rok, kiedy przez pandemię, no i problemy organizacyjne w Moskwie, wszystko jest w filmach na YouTubie pokazane, w wywiadach z Natalią pokazane, możecie to zrozumieć, sobie obejrzeć, jeżeli jeszcze nie znacie tych perypetii, co tam się działo po drodze, więc to tylko wynika z tego, że się przesuwało z roku parzystego. No i zobaczcie, kobiety zagrały, a wychodzi na to, że za ten rok 2020 tego meczu między panami nie będzie. Więc będzie rok sede vacante, pustego tronu i nie będzie Mistrza Świata za ten rok wykazanego w historii warcabów chyba. No bo nie jest tak, że Boomstra zachowuje wtedy tytuł, ale chyba też nie będzie tak, że czy zrobią Gorgiewa Mistrzem Świata do momentu rozpoczęcia tego turnieju, ale nie będzie to tak, że był dwa razy Mistrzem Świata, tylko raz w tym czasie. Panie przyspieszają, a Natalia 40-34, 12-18, 39-33. No i cały czas czekamy na to, aż pozycja będzie bardziej zwarta, te piony będą bliżej siebie. Niestety na razie ta pozycja nie zapowiada tego, żeby szło tutaj na noże. Na pewno dużo ciekawiej by było, gdyby wczoraj Matrona nie wygrała swojej partii i Wiktoria nie wygrała swojej partii, bo dzisiaj Wiktoria z Natalią by się biły naprawdę na śmierć i życie, a teraz mamy taki trochę spokojniejszy mecz. I 2021, Georgiev refused again, then was possibility of the match Valneris Boomstra, the same as 2015. In this case, the Dutch organizers refused. Finally, FMGD saved all rights for Boomstra. It was, I believe, not in 2021, Yuri, but in 2020. And then there was a possibility of playing the match between Boomstra and Valneris, and then the organizers refused for Valneris. I really think that that time Valneris should play in the match against Boomstra.
That's my personal opinion. Stream Iwana podrzucony, kanał Iwana podrzucony, więc wbijajcie tam, zostawcie suba, napiszcie jakieś tam słówko pozdrowienia. Na pewno zrobimy to też w międzyczasie, jak będzie trwał nasz stream trochę dłużej. My cały czas czekamy na dołączenie do komentarza Marty. W międzyczasie, słuchajcie, pamiętajcie o tym, wbijamy łapki w górę, zostawiamy łapki w górę, czy to jesteśmy na Twitchu, czy to jesteśmy na Facebooku, czy na YouTubie. Oczywiście niech tych łapek będzie jak najwięcej, 48 łapek na YouTubie. Ciekawe, kto da tę łapkę numer 50. Anna na Facebooku polubiła stream, dziękuję bardzo. No i słuchajcie, w takim razie... Jak tutaj spokojnie się dzieje u Natalii, to sobie rzućmy okiem na to, co się dzieje u Arlety. Tutaj, o, tutaj też niewiele, niewiele więcej tej akcji. Wygląda na to, jakby Arleta już nie chciała tego wygrywać, tylko na dobrą sprawę może jest tak, że Arleta po prostu tym remisem sobie zagwarantuje piąte miejsce. A może Arleta po prostu nie wierzy w ten scenariusz, że Natalka przegrywa, Tamara przegrywa i w ten sposób będzie miała szansę na medal. Tym bardziej, że Tamara chyba... No zwolniły teraz panie, to może nie grają jednak na ten remis umówiony. Trochę zaczyna się tego zwarcia dziać, bo pierwsze ruchy były zrobione tak niesamowicie szybko, że wydawało się, że partia się skończy szybkim arcymistrzowskim remisem, a tymczasem jednak grają normalnie, spokojnie. Tylko Czesnakowa i Nogowicyna Matrena. Tylko Czesnakowa i Nogowicyna nie grają dalej. Tylko to też jest ciekawe, bo zobaczcie, Czesnakowa ma na zegarze godzinę, dwie, wynik nie jest wbity, a jest zrobione 39 ruchów. Pamiętajmy o tym, że żeby zawodniczki zgodziły się na remis, musi być ruchów 40. Może tu jeszcze będzie afera i będzie wbite 0-0. Nie wiem, nie wiem, ciekawie. Zaraz koniec będzie, a Damian chciał typowanie zrobić. No właśnie, trochę falstart z tym typowaniem. Falstart albo za późno nawet. Co tak z rana pierwsze partie, to już ostatnie rundy, to jest jedna ostatnia runda. To jest jedna ostatnia runda zgodnie z tym, co widzisz, Adam Piotr, w opisie tego filmu. Ostatnia gra, ostatnia runda, po której wszystko będzie jasne. Będziemy znali mistrzów, medalistów, mistrzostw świata 2021. Zobaczmy sobie w międzyczasie, słuchajcie, widzę aż trzech streamerów teraz. Drafts 10x10, MF Damian Reszka, MF Kings Jeffrey. Final round, wszyscy streamują, wszystkie streamy pokazano, tutaj Marta chyba się do nas podłącza, dołącza, za chwilę pewnie zobaczymy. Siemaneczko Marta. O, hejka. Nie masz słuchawek? Mam, już nakładam. To przełączaj się na słuchawki, bo tak to będzie pogłos mojego głosu. Dobra. Daj znać, jak będziesz podłączona. No już. No dobra, teraz popatrz na transmisję, na podgląd transmisji i popatrz na swoją kamerkę i tak spróbuj się trochę tam scentralizować. Chwila. Troszkę mi tam przycina ten twój obraz. A, że u mnie zostało włączenie? Nie wiem, mogę też spróbować się troszkę przesunąć i chyba tak będę musiał zrobić. Dobra, to czekaj, nie ruszaj się na razie. Dobra. Chyba najsprawniej będzie, jak ja tak to połączę. Dobra. Dobra. Teraz widzisz podgląd, teraz powinno być ok. O, Trochę blisko twarz, ale ok. Chcesz trochę dalej? No, możesz. Nie wiem, czy widać wszystko. Znowu mi się przesuwasz. Raz... Usiądź tak, jak będziesz siedzieć. Dobra. O, tak będę. Jesteś pewna? Mm-hmm. Czy to twoja ostateczna odpowiedź? Tak. No dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. Jak tam? Kibicujesz? O. Trochę oglądasz? Tak, oglądam od ósmej was. Prawie, prawie. No i się dzieje. U mężczyzn szczególnie, u kobiet trochę tak... remisowo, to co nas interesują, partie. No, niestety. To niestety nie wróży dobrze, jeżeli chodzi o dalszy przebieg gry i tego, co się może wydarzyć z możliwościami medalowymi. No ale liczymy na to, że Natalia potrafi wykrzesać maksimum z tego, co nawet nie wygląda na pierwszy rzut oka wygrywająco i da radę nam tutaj jakieś przyjemności jeszcze sprawić, co? Mhm.
No, ja tam wolę białe. Mówisz w partii Natalii, tak? Bo teraz jesteś na Natalii, bo ja teraz chwilowo włączyłem podgląd partii Slump Getmański. Może weźmy, przełączmy sobie na tę partię, bo trochę popatrzymy, pooglądamy panów, co tutaj się dzieje w tej ostatniej rundzie. Robert Małetko, Martę można by było ciut głośniej. Jak wezmę Martę ciut głośniej, to teraz ta muzyka w tle też będzie głośniej automatycznie, bo jeżeli nie mogę ściszyć, bo jest na 1% na Winampie. Ja mogę spróbować mówić głośniej. Możesz spróbować mówić głośniej. A powiedz teraz jeszcze coś, ja tylko zobaczę, gdzie jesteś na kresce. Halo, halo? No jesteś troszkę może ciszej niż Iwan, nie wbijasz się w takie maksimy. Zawodniczki sabotują typowanie. No dzisiaj niestety tak to wygląda, słuchajcie. Typowanie przy takiej grze to przestaje mieć sens. A, bo jeszcze się nie zaczęło w ogóle. No typowanie nie robiłem jeszcze, a tutaj się okazuje, że zaraz będzie wszystko poupraszczane i nie będzie jak. Baliakin kiedyś powiedział, żeby nigdy nie dawać Schwarzmanowi klina, a Hrunendijk nie posłuchał. Czyli rozumiem, że w tej partii... Bartek w ogóle zna takie jakieś... No, tak. Nie gra w setkę, nie gra, a takie ciekawostki zna. Fenomen. No, tego słyszał. Ale może tak powiedział. Poopowiadaj, co tam ciekawego u ciebie. Dawno się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy. W porządku, po staremu. Założyłam w ogóle bluzkę Polski, ale to chyba nie widać. Musisz się podnieść ja troszkę. Tak ładnie. No, no. Bardzo. Tylko czemu nie wyprasowano? No, spieszyłam się. Trochę wczesna dzisiaj godzina. Troszkę wczesna. Jeszcze spróbuję zrobić tylko twój podpis, twoją wizytówkę. Kawusi zapomniałam w sumie. Będzie jakaś przerwa? Już nie planuję. Ale dobra, przeskoczmy w takim razie na tę partię może Hrunendijk Schwarzman. Tak, Schwarzman wbił się na klina, ale takiego spokojnego, bardzo spokojnego. Ogólnie jest małe opóźnienie i myślę, że nawet możesz na transmisji sobie oglądać to, którą pozycję wbijam. No, no to się nie posłuchał, rzeczywiście. Numer... Nie, no, ale ten klin to taki nie klin. No nie, bez 26. No dopiero może się zmienić w klina, tam pozamykać się. Myślę, że się zmieni tak czy siak, no bo raczej będzie szukał tej gry z jakąś ostrą wariancją Hrunendijk, żeby dać sobie szansę wygrać ze Schwarzmanem. No jeżeli by wygrał ze Schwarzmanem, to mógłby zostać mistrzem świata i są duże szanse, żeby został. No, ale to niemałe zadanie przed nim. Szczególnie, że Schwarzman raczej nie musi żadnego ryzyka podejmować. To prawda. No. Jakie masz typy, jeżeli chodzi o trójkę wśród panów? Typuję pierwsze miejsce Schwarzman, drugie Bumstra. Chociaż wiedziałam, że tam taka pozycja... Ja się przed partią typowałam, że może wygrać z AC. I trzecie wtedy... A, właśnie, jeszcze Getmański. To nie mam jeszcze typów, muszę się zastanowić. Ale nie, no chyba jednak Schwarzman. Zasłużenie. Mówisz, że zasłużenie? Patrz, Hrunendijk wymienił od razu tego klina. Aha. Też ciekawie. No, w sumie co innego można. Można wymienić gdzieś na skrzydło, ale potem co dalej. Gdzie ja mam te wszystkie wizytówki? No powiedz ty mi, już mam taki nieporządek na tym swoim komputerze. Miałaś, bo cię ją robiłem, jak byliśmy w tym. A, na meczu? Na meczu. Ja potem sobie zgrywałem to wszystko z komputera Jacka, na którym wtedy streamowałem i gdzieś ten folder miałem, tylko go nie widzę teraz ani na pulpicie u siebie na kompie, ani na... ani na laptopie. A biorąc pod uwagę to, że czasami tam się byś pojawiała, no to warto by było to mieć. Przecież to mój komentarz to wymienił, no. No tak. Albo się przypomniała anegdotka. Jaki komentarz? A, że Bartek mówi, tak? Tak, tak. Niewykluczone, że tam podglądają. Mi też kawusia się skończyła. Dużo oglądałaś w ogóle tych partii? Z dzisiaj? Nie, więc możemy sobie przejść przez nie.
Mam to, znalazłem, jest. Mif Marta Bańkowska, uff. Ojej, to teraz będą znowu komentarze, to może lepiej będzie. Zaczną się milfy i inne, mega fajne faczki. A ty jesteś jak nie mega fajna faczka, to jaka? Mega intratna faczka? Mega inteligentna faczka. No i widzisz, Wojtek, się zdziwiłeś teraz, przecież i tak wiadomo, że Marta ma F więcej od prezesa i tymczasem nie. Marta ma M i F. Hej, a z jakiej miejscowości komentujecie? Ja komentuję z takiej małej wsi pod Legionowem. Właśnie miałem tak powiedzieć. Z takiej małej, dwumilionowej wsi pod Legionowem, a Marta z Legionowa, tak? Tak jest. Z metropolii. Siemanko, Krzysiu, Szydziu. Tutaj jeszcze kogoś się nie witałem. Tak, Marcinio, tutaj już zajęłeś temat, gdzie można się podbijać głosowo z wykorzystaniem oczywiście Discorda. Będziemy mogli nad czymś takim pracować. Może Martę ja jeszcze zmniejszę, bo ona tak się przybliża tutaj, przytula do tej... Bo nie widzę. Żebyś nie była taka wielka, to jeszcze troszkę cię zmniejszę. A właśnie, czy ja może powinnam na laptopie sobie odpalić transmisję? Może łatwiej by było. Zamiast na jednym kompie? Bo teraz jesteś... Na telefonie patrzę i dlatego mam taki mały. Mhm. No możesz sobie odpalić, tylko pamiętaj, żeby się wyciszyć. Jeszcze zmniejszyłem w każdym razie twoją kamerkę, więc teraz już chyba powinno być ci wygodniej i lepiej. No dobra, słuchajcie, co tu moi drodzy się działo? Pod Markami, mała ta miejscowość. No to też prawda. To i tak więcej niż MF. Wioski, małe miasteczka są piękne. No, tak, są przepiękne. Owszem, jak najbardziej podpisuję się pod tym, no ale dzisiaj akurat streamuję właśnie z Warszawy. Ale małe miejscowości mają swój urok, też wielokrotnie oczywiście lubię poznawać Polskę od tej strony. W ogóle, słuchajcie, coraz częściej będzie się pojawiał hashtag. Hashtag warcabowy związany z treściami, które będę tworzył w internecie. I tak jak widzicie, trzymam w ręku teraz warcabowy pionek i ten hashtag to będzie trzymaj pion. Hashtag trzymaj pion, coraz więcej treści będzie opisywane. I to nie jest suche, tylko to jest element dłuższego planu działania. Nie, fajne, podoba mi się. I straciłem ostrość przez to swoje trzymaj pion. Bo mi się scentralizowała ostrość na pionka. A na mnie teraz się rozeszło. No dobra, ale kamerka mi już dała radę z powrotem. Natalia Lubicka mówi subcie, więc dzisiaj, od dzisiaj, słuchajcie, bo dzisiaj o tej 14, nie, o 15 albo o 16 na kanale premiera nowej w ogóle, nowych treści, czegoś, czego jeszcze nie było, z czym się długo zanosiłem. Intrygujące to było. Tak, tak. Stworzyłem już trochę na zapas, no i zaczynamy, wjeżdżamy z nowymi treściami, mam nadzieję, na budowanie filmy, zasięgów. Tak? No. Live? Nie, filmy. I wszystko będziemy oznaczali, słuchajcie, hashtagiem trzymaj pion i wokół tej warcabowej społeczności, którą na pewno ja będę tworzył, wszędzie będzie hashtag warcaby, hashtag może warcaby TV, hashtag trzymaj pion, koniecznie. Już przyjaźnie nastawieni, ja gaduję z mało reprezentatywnego przedmieścia Rychlika. Rychlik jest przepiękny z uwagi na to, że ma wielkie brukowane warcabnice stupolowe przed szkołą. Ten pion to przeszła damka. No otóż to, teraz jest na jednym poziomie, ale jeżeli by były dwa pionki, jeden na drugim, to byśmy mieli od razu damkę, więc... A o damce w tych nowych treściach też coś ciekawego będzie lada moment, więc koniecznie subskrybujcie, wypatrujcie, no i czekajcie. Kto jest pomysłodawcą? Tylko czego? Tego hashtagu trzymaj pion? Ja jestem pomysłodawcą, ja sobie to wymyśliłem tak jakieś pół roku temu, chyba na jakimś spacerze z Natalią Sadowską i mówię, kurczę, no... Może by było takie warcabowe trochę. Jak w przyszłości będziemy robili koszulki albo inne gadżety warcabowe, no to ten hashtag trzymaj pion można bardzo fajnie zrobić na kilka sposobów i to już też pomysły mam. Może być takie nasze motto. Trzymaj pion, sprawdzi się wieczorową porą w weekendy. No właśnie, warcabiści to słuchajcie, inteligentni ludzie, którzy trzymają się zawsze na poziomie, więc powinni trzymać pion, trzymając się na tym poziomie. Trochę czasu już tutaj nie byliśmy w świecie warcabów. Marta, którą partię zobaczymy? A zaczynamy od mężczyzn, kobiet? No możemy facetów przejechać po kolei. Pierwsza partia, Iwanow, Eisendorn. Eisendorn wydaje się, że całkiem aktywnie. Ale tutaj chyba jeszcze nic szczególnego się nie dzieje, bo dużo takich kontrplanów do gry, które raczej dadzą
Spokojny przebieg, mimo tego, że dwa centralne pola, 22-23 zajęte u czarnych. No tak, biały mi też jest to grać, więc no i tak spokojnie na razie. A dalej, w sumie Martin jakieś dobre miejsce może mieć, jak wygra. Jak wygra, to ma szansę na podium jeszcze. No, no właśnie. Dlatego Martin czarnymi na pewno będzie się starał. Potem druga partia Itzes Lump Getmański. No Getmański czarnymi schodzi teraz na 30. Tutaj nie wyciągnięcie pionów 46-41 może być słabością dla białych. Ta pozycja wydaje mi się lepsza dla czarnych obecnie. Jeżeli wymieni jakoś 34-29, no to słabiutko on by miał współpracę tych pionów 27-29, więc to pewnie nie wchodzi w grę. No i ten pionek 45 teraz też będzie izolowany dzięki temu zajściu na 30 Schwarzmana, tego Getmańskiego. Myślę, że to dobra decyzja. Pamiętajmy o tym, że jeżeli Getmański tutaj wygra, a Schwarzman zremisuje z Grunendijkiem, to Getmański będzie mógł zostać mistrzem świata. Ja mu ogromnie bym tego życzył, jeżeli byłaby taka szansa, żeby Getmański został mistrzem świata, mimo tego, że nie jest najlepszy na świecie moim zdaniem, że są lepsi. To on jest tak pięknym człowiekiem, tak fajnym, tak sympatycznym, tak cichym, spokojnym, przeżywającym wszystko, że niesamowicie, i tak mu zależy na tym, na tej grze w Warcaby i też taką frajdę mu to daje, że bardzo, bardzo bym chciał, żeby Getmański wygrał ten turniej. No, co tu grać w ogóle białymi? No trudna pozycja, trudna pozycja. Wiecie, bo nawet, nie wiem... Atak 33-28. No właśnie, może atak 33-28. Chociaż tutaj nawet takie zejście 30-35. 2-2-1-1. No i ta współpraca tych pionków może by była bardzo trudna. Chociaż 29-24 by musiał chyba schodzić. Ale znowu potem po 29-24, 18. Albo na 36, no ale potem znowu z opcją zajęcia pola 23 i izolowania tych pionów 46-41. Na pewno nie można by się zablokować tutaj 13-19 ani 14-19, bo potem 39-33 by wymienił to białymi grający slump. No i słabości by się praktycznie pozbył z pozycji. A też nie można bronić 4-10 z biciem na 23. Dlatego, żeby sobie po prostu wyszedł 25-20 biały. No chyba, że Getmański by wziął to z atakiem 10-15, ale trochę słabe skrzydło wtedy. Wątpię, żeby się na coś takiego pisał. No, już jednak się wyrównuje ta pozycja. No, wydawała się ciężka po tym ataku na 35. No. A ten pionek 45 na pewno, mówię, izolowany będzie. No, o, jakaś komba była. Gdzie? Nie zauważyliśmy, po tym wariancie 40 chyba. Po 25-20 jest komba, 18-22. No faktycznie fajne. 18-22, oddanie dwóch pionów na większość. 10... A to może faktycznie miałoby sens takie bronienie. No. A no właśnie, to wróćmy, co w takim razie trzeba, jak nie to 25-20. No to w takim razie to jest dobry ruch. Nie, no to trzeba by było grać teraz 40-35 chyba. No, no. Nie, no w sumie tak, bo teraz odbijając się do tyłu 2-2, no to od razu całe lewe skrzydło się uruchamia. Jak nie ma znowu czegoś. No okay, więc też nie byłoby sensu bronić. No dobra, to może lepiej to 30-35 jednak. Czarnymi. Zobaczymy. Co tutaj Getmański może mieć na celu? Chyba, że słuchaj, może jeszcze taki ruch jak 32-28? Nie bać się tego 18-23, bo się potem odbije pionka. Tu też raczej nie byłoby słabości, nawet chyba lepiej białe by miały po tym. No. Też mi się nie podoba to zajście 30-35, to nie wiem co tutaj by wymyślił. Chyba, że faktycznie olałby całą tą sprawę, faktycznie zagrał. No tak, 13-19 nie wolno, bo jest atak 40-35.
No ale 14-19 też słabo. Ale 14-19 chyba też słabo. Ale tak, nie można znowu wyjść 25-20. Bo znowu by to była komba. Mhm. No jak po prostu właśnie wybić, tak jak patrzyliśmy, no to już tu się białymi. No nie wiem w takim razie co grać potem 33-28. Karol Cichocki mówi, po 4-10 może pobić 13-24. No. Też może, biorąc pod uwagę to... No tak, tylko że wtedy 30... Tak, najpierw jeżeli by najpierw związał 40-35, no to wchodzi ruch 18-23. I to jest dobre dla czarnych, bo białym nie daje wychodzić tego w żaden sposób. Nie? No tak, ale 32-28 chyba najpierw. No ale jak 32-28... Jakieś kombinacje na tempo, jakieś coś. No. Nie można atakować, oczywiście, bo jest 28 albo 27, 22. 28. Mhm. No ciężka pozycja, nie wiem co dalej. No nie, tak bym nie chciała chyba w czarnym. No nie wiem, słuchajcie, nie mam pomysłu, co sensownego zagrać po 33-28. Dobra, ufam Getmańskiemu, że on... Ufamy, że coś tam wymyślił, na pewno będziemy tutaj podglądać, patrzeć. Partia Hrunendijk-Schwarzman po tej wymianie, no pozycja taka raczej spokojna chyba. Co myślisz? Czekaj, bo dobra, jednak sama sobie przyłączę, bo coś mi zacina. Mhm. No... A, to ta wymiana była. Mhm. Totalnie równo się wydaje. Obaj nie mają tego 35, tam 16, więc też nie wiedziałabym na co tu grać. Pewnie walka się będzie toczyła jak zwykle o pola 23-28 gdzieś tam w centrum i przez to próba budowania pozycji, ale jeden i drugi ma tę kolumnę po linii głównej, która temu służy, więc kto pierwszy zajmie 32-28 czy 19-23, to drugi go wymieni od razu. No i pytanie jak potem, no ale Schwarzman na razie no, buduje tę pozycję myślę trochę lepiej, bo ma rozwinięte pola z szóstki, jedenastki, a 45-40 stoi u Hrunendijka. Tak trochę bardziej w zwarciu wygląda ta jego pozycja, nie? Myślę, że to nie jest na pewno pozycja, w której, z której Hrunendijk po wyjściu z debiutu jest zadowolony, a pamiętajmy o tym, że tam chce wygrać. No właśnie, i teraz Schwarzman gra 7-11 i ma piękną kolumnę od razu, 11-17-22 ustawione i zaraz będzie mógł zagrać albo 2-7, albo może nawet 1-7, jak tam sobie policzy. No i ładnie to wygląda. Bez problemów żadnych dla czarnych, może nawet odrobinę lepiej niż u białych. Bordowo-granatowy mówi, prawdziwa burza mózgów. No teraz jak silniki powyłączane, to niestety musimy się głowić. U ciebie też wyłączony? W końcu. Tak, tak. No i bardzo dobrze, no i bardzo dobrze. Trzeba myśleć w końcu. 44-40. Ostatni ruch Joela Azzo z Boomstrą. No i teraz tak, trochę ten pionek 28 osamotniony. Może nie będzie jakoś bardzo łatwo z wyciągnięciem tego 46-47 i poklejenia tych wszystkich dziur. No i, tylko czy to jest pozycja, która pozwoli z szansami na wygraną? Przyjemnie, wydaje się taka idealna pozycja na jakieś podchwycenie, bo takie słabe centrum. Podchwycenie, czyli ustawianie się pionami wokół tego 28. A przypomnijmy sobie o tym, że Holendrzy są mistrzami tego typu planów gry, a Boomstra to już w ogóle. W ten sposób partii wygrał, myślę, że setki w swoim życiu, co najmniej. Może. Idąc dalej, Wouter Sipma, Niami, Christian. No cały czas te pozycje ze skrajnym pionem 36-15. Mhm. Tutaj taki ruch, który by sugerował jakieś rozwiązania mostkowe, 38-32. Mamy chyba nic, nie ma żadnych kombinacji. No nie, raczej by widział. Na pewno Wouter by widział. Wouter pewnie teraz będzie próbował wejść do klasyki, właśnie dzięki temu, że ma kontrolę nad polem 27. No i pytanie potem, jaki plan obierze? Czy znowu będzie atakował w lewą stronę na to skrzydło krótkie czarnych? Tak robił z Vipulisem. Było blisko wygranej, niestety nie dał rady. Zobaczymy. Albo po prostu tą klasykę, bo będzie lepsza. Albo klasyka będzie lepsza dla niego.
Na czacie lidrawcowym Arnaud Cordier, czyli też bardzo silny zawodnik francuski, napisał, że Getmański powinien próbować wygrać dzisiaj, no bo przecież Schwarzman, jeżeli zremisuje, a to najbardziej logiczny wynik w partii z Hrunendajkiem, to Getmański, jeżeli wygra, zostanie mistrzem świata. No tak. Tak no właśnie, wiemy. Moi drodzy, może być. No dobrze, Marta, wczoraj widziałem, że udostępniłaś link do streama, jak tam znajomi powchodzili, mówili, że będą kibicować, oglądać? A, nie wiem, nie sądzę, tak wcześnie rano, w wakacje. 9.30 już, nie takie wcześnie rano. Niech mówi. No, też pewnie najciekawiej to będzie dopiero około tej 12. Chociaż ta ostatnia runda tak szybciej zawsze. No może być tak, że dużo partii się pokończy już remisami, te, które będą mniej istotne, jeżeli chodzi o wyniki. Przeskoczmy sobie w takim razie z powrotem do kobiet. No i tutaj zobaczmy te najbardziej interesujące nas partie. Zacznijmy od Sadowska Motryczko. No i tak, ja bym się przesunął tutaj do ruchu numer 18, bo to jest ostatni ruch, który widzieliśmy. Potem 7-12 i jest w końcu wyjście 31-27, którego się spodziewaliśmy tutaj ze strony Natalii. A po 17-21 zagrała 46-41, czyli nie z 47, żeby przygotować sobie kolejną wymianę piona 26, tylko z 46. Bicie na 27, potem 42, bicie jeszcze raz na 27, 4 tempa zyskane. No ale ciągle pozycja, fajnie. Która... No czy całkiem fajnie, ale ciągle pozycja, która nie jest jakoś bardzo obiecująca. Chociaż sporo aktywniej, wydaje mi się, zaczyna biała stać. No tak, ważne, żeby teraz nie jadł jakoś do klasyki, ale to jeszcze daleko. Czarnym będzie ciężko kontrolę nad polem 24. A chwila, bo czy Wiktoria gra trochę na remis, tak? No tak, Wiktorii remis daje medal pewny. Aha. No i najprawdopodobniej srebro, bo chyba tam Sykurzyna z Darią nie da rady wygrać, tak sobie przeskoczyłem tam na chwilę. Grają normalnie, no ale zobaczymy. Wiesz, że Arleta jeszcze ma nawet matematyczne szanse na medal? Naprawdę? Jak, ale to dwa punkty mniej, tak? Tak, jak Natalia przegrywa, Tamara przegrywa, no to Motryczko druga, a Arleta wskakuje na trzecią. O, a no tak, bo liczba zwycięstw. Mhm. No to... To by było dopiero ciekawie. Tak, jak Natalia przegra, to przynajmniej może będzie jakiś z tego jeszcze plus. No, tylko najpierw Tamara musiałaby przegrać z Darią. No i Arleta oczywiście wygrać z Elektrino, ale tam nie zaczęło się jakoś bardzo, bardzo mocno w kierunku Arlety dziać. Przeskoczę sobie na chwilkę na tą partię właśnie Jalk Trinu z Arletą Plizikowską. Ja cię przepraszam na chwilę, bo tylko muszę nos wyczyścić. Za chwilkę jestem. To możesz tutaj poopowiadać o tej pozycji Arlety, bo ją widać na... Ja się wyciszę, spokojnie. Możesz opowiadać o partii Arlety, bo ją widać na streamie, nie? No okej, no to słuchajcie, trochę równo. Nie wiem, zobaczę sobie od strony Arlety. Ojej, nawet możemy była wierzyć, nie no, równo, ale myślę, że jeszcze tutaj sporo może być okazji do jakiejś pomyłki. Co myślicie? Co ile są MŚ w warcabach kobiecych? Co roku jest wyłaniana mistrzyni świata, ale jeden rok są mistrzostwa świata, tak jak tutaj, że jest turniej, a w kolejnym roku jest mecz o mistrzostwo świata, czyli obecna mistrzyni świata z poprzednią. Co rok tak jak męskie. No dokładnie, wśród mężczyzn taki sam jest system. No. Także w tej partii to co tu można? Jakieś motyże? Coś? Chyba nie. I co tam ciekawego poopowiadałaś? No nic, o partii to ciężko. Dużo się nie dzieje. No. Witam, jak tam nasze dziewczyny, Adrian z Katowic. Siemaneczko, Adrian. Wczoraj cię nie było, nasz drogi wspierający. A wczoraj był giveaway dla wspierających i dzisiaj też będzie, słuchajcie. Na pewno zrobimy giveaway dla wszystkich widzów, subskrybentów. Będziemy rozdawać dzisiaj dalej warcabnice z podpisami, pamiątkowe warcabnice z podpisami naszej trójki uczestników Mistrzostw Świata, Filipa, Arlety i Natalii. Będzie na pewno giveaway dla wszystkich, będzie giveaway dla subskrybentów, czyli osób, które wspierają tutaj na YouTubie finansowo. Wczoraj z 6 osób była losowane, wygrał Patryk K. tutaj obecny, więc gratulacje jeszcze raz.
No i trzymam kciuki dzisiaj za zwycięzców. No i dzisiaj chyba nie będzie brał udziału w giveaway'u Michał Moroziński, bo wczoraj wygrał drugi raz z rzędu. To jest fenomen. Byłaś obecna wczoraj? Tak, byłam. Zastanawiałam się, czy mogę wziąć udział. Dlaczego? Jako nie możesz. Wspierająca, ale z Patronite. Myślałam, że to może tylko z YouTube'a. Z Patronite, tak. Tutaj też czytuję tylko YouTube'a niestety. No w tych konkursach. Co ile czasu są Mistrzostwa Świata w Warcabach kobiecych? Co roku oczywiście. Tylko w różnej formule, tak, taki turniej. Mówią. A, odpowiadałaś, okej. Okay. Mhm. W latach nieparzystych jest turniej mistrzostwo, zgadza się, taki jak tutaj. Otóż to. Widzę, że wbijacie na stronę warcaby.tv. Pamiętajcie o tym, że macie zniżkę na kursy. 30% z kodem albo Spodek, albo Katowice jeszcze przez kilka dni, z uwagi na to, że lato w Spodku było organizowane wespół z szachistami, którym jeszcze raz oczywiście bardzo dziękuję za to, że działają z nami, że nas wspierają i że możemy krasować te środowiska. Bartek mówi, ja wygram dzisiaj. No, życzę ci jak najbardziej powodzenia. 45-40 tymczasem zagrała i Alktrinu. No i nie dzieje się tutaj dużo, no nie dzieje się. Zobaczmy, może Federowicz tam sykurzyną. Też całkiem spokojnie po 22 ruchach. Raczej no. Pozycja równa. Obie bandy zajęte przez białe. Obie mają dużo czasu, więc chyba widać, że by były usatysfakcjonowane remisem. Być może. Iwan w ogóle mówił, że się zgodzą na remis błyskawicznie. No, ale w sumie chyba jakby miało być błyskawicznie, to już by się skończyło, co? No. No ale dobrze, nie wolno. Nie wolno. W ogóle nie wiem, czy to w szachach też jest takie zjawisko? Że? Arcymistrzowskich remisów? Tam w ogóle jest tak, że chyba nawet jeden ruch nie musi zostać wykonany, żeby się zgodzić na remis. Ale poprawcie mnie. No, może poprawcie Damiana. Ale wydaje mi się, że tak właśnie ktoś mówił. Nie wiem, tak psuje moim zdaniem w ogóle sport. Okej, to co Damian, co oglądamy teraz? Fajna jest pozycja u Bayer Michel i Tkaczynko Dari. O kurczę, taki przeciążony bonar białymi. No, chociaż w tych pozycjach to on jest taki normalny raczej, bo czarny i tak może w którymś momencie tam wybić, jeżeli starczy tempiełem. No, czasami to może być dobre bardzo. Ustalaliśmy, że Bartka nie będzie na czacie na YouTubie wtedy, kiedy będzie rozdanie giveaway'ów dla wspierających. Ale też Bartek mówi, że jest okropne zjawisko remisów. Ale na ostatnim turnieju był zakaz remisów i musiało być trzykrotne powtórzenie. A, to ciekawie. Wczoraj w pracy, dzisiaj będę do 12, jak nasze dziewczyny. No nasze dziewczyny niestety raczej spokojnie remisowo na razie na warcabnicach, co by zwiastowało to, że utrzymają swoje pozycje czwarte i piąte, czyli żeby było bez medali, ale liczymy na to, że jeszcze w końcówce Arleta da rady coś wyciągnąć z tej pozycji, tak jak z Tamarą w ostatniej fazie pokaże swoją precyzję, dokładność, da sobie szansę na zwycięstwo. Byłoby naprawdę świetnie. No szkoda tego, że Arleta przegrała z Wiktorią, bo teraz widać, jak to było ważne zwycięstwo dla Wiktorii. Mhm. Mogłoby to dać i lepsze miejsce Arlecie, i lepsze miejsce, tak, oczywiście, Natalii. No. Bardzo, bardzo, bardzo ważna przegrana, niestety. Wprowadzili zasady na poważnych turniejach, że bodajże przynajmniej 30 posunięć musi być wykonanych, mówi Kamil Figurski. Okej. Absolutny zakaz proponowania remisów oczywiście jest bezsensowny, więc robili powtórzenie pozycji i koniec. No to też można powiedzieć, że pójście w kierunku takiej pozycji z trzykrotnym powtórzeniem mogło być taką zachętą, taką propozycją remisu dla przeciwnika. Na wielu turniejach nie można proponować i przyjmować propozycji remisowych przed wykonaniem 30 posunięcia przez białe i czarne. To w warcabach najczęściej jest to 40 posunięcie, w warcabach stupolowych. Mhm. To i tak bezsensowne przepisy. No smutne, smutne. Wszyscy chcieliby oglądać, komentować. No. Byliśmy z Arletą właśnie na Mistrzostwach Europy Drużynowych. I kurczę, nie pamiętam już, jakie to były drużyny, ale na pewno Rosja się zgodziła właśnie na taki remis z... Czy to była Ukraina, czy Białoruś, i przez to już nie miałyśmy szans na medal. A Rosja wtedy była taka bardzo silna i było bardzo możliwe, że wygra. Mhm. I wtedy miałybyśmy medal. I to było bardzo dobre. I wy zostałyście wykolegowane w ten sposób niesportowo. No. Nie szkoda, szkoda. No, takie zjawiska niestety mają jak najbardziej miejsce. O ile rozumiem, że osoba,
No nie ma też idealnego systemu. Ten system może pucharowy trochę rozwiązuje takich problemów, nie? Bo nie ma takich ustawek na remis, bo trzeba grać. Może w ogóle wzięlibyśmy się i zorganizowali pierwszy turniej systemem pucharowym, nie blicowy, bo blic od dawna jest grany systemem pucharowym w Polsce, ale może właśnie taki turniej na długi czas, albo na jakiś, nie wiem, średni czas, albo jakieś aktywne. Ale że co, że pucharowym w sensie, że się odkłada? No tak, tak. Wtedy nie byłoby ustawek. No tylko na długi czas to by było takie trudne wtedy, że nie da się... No nie, trzeba na krótszy. Tak, tak, trzeba na krótszy zdecydowanie. No. Także wiesz, rozstrzygnięcie się przesuwa o dzień maksymalnie, a nie więcej. No to jeszcze rapid może jakoś by się dało. Ale to też no też szukalibyśmy takich partii, gdzie rezultatywność się zwiększa, czyli na pewno byśmy szukali przede wszystkim rapidu, nie? Albo blica, a nie partii na długi czas, no bo tutaj ta rezultatywność jest bardzo mała i tak by wszyscy remisowali, żeby te rozstrzygnięcia były w rapidzie w końcu. Nie? Ale w ogóle fajne by było trochę bardziej urozmaicenie tych rozgrywek, nie? Może jakiś turniej zrobimy właśnie w tej formie pucharowej. Czemu nie? Sadowska, nic się nie dzieje u Flisikowskiej, nic się póki co nie dzieje, wracamy do panów, tam się dzieje ciekawiej dzisiaj. No, to prawda. Czy jest jakaś decyzja po stronie Slumpa? Ciągle nie. Cały czas ta pozycja? Mhm. Cały czas się zastanawia, cały czas pewnie liczy ten atak 33-28. No, ale co innego. Co musi zrobić Natalia, aby wygrała Mistrzostwa Świata? Już nie da się tego zrobić, Piotr Banas, dlatego że Mistrzynią Świata została Matrena Nogowicz-Syna. Ma dwa punkty więcej o dwa zwycięstwa. Pierwszym wartościowaniem jest właśnie liczba zwycięstw, więc jest ona już mistrzynią. Natalia już nie wygra, przynajmniej nie w tym roku. Za rok też nie, bo za rok będzie mecz, czyli Natalia Mistrzynią Świata może zostać najwcześniej w 2023 roku. Jak to brzmi strasznie. Ale w tym roku... Jak się tak przyzwyczailiśmy do tych meczów Natalii. Ale w tym roku Mistrzynią Świata w 2023 zostać może również Marta Bańkowska obecna tutaj. To prawda. I Mistrzem Świata w tym 2023 może też zostać Damian Reszka obecny tutaj. Bo to tak daleko, tyle jeszcze eliminacji Pucharu Świata, być może, że wszyscy damy radę. Na pewno wystartować za dwa lata w turnieju. Natalia już nie wygra w tym roku Mistrzostw Świata, no niestety, tak jak żeśmy zaznaczyli. Tymczasem mamy tutaj kontynuację, po której zagrał 40-35 IC, a Gatmański 40 i wymienił to 2-2 do tyłu. Ojej, czyli w ogóle nie patrzyliśmy tego. No i no dobrze, czyli w takim wypadku on chciał chyba wyjść z tej pozycji klasycznej i wydaje mi się, że po prostu on będzie dążył jednak do tego, żeby trochę przebudować całą pozycję klasyczną i wejść do klasyki z lepszą pozycją, z mniejszymi tempami i z tym, że nie ma olimpika u białych 45-40. No bo teraz jak zagra 32-28 biały, no to po 20-24 cały czas będą te groźby 24-29. A każde takie wyjście 39-34 trochę popsuje tę strukturę i trochę jakoś to skrzydło wygląda nie najlepiej po prawej stronie białych. Nie? No, niby tak. No, chociaż to jest tu skrzydło słabe czarnych potem. Ale nie aż tak. Ale jeszcze jest kolumna. No. No na pewno długa gra, nie będzie tutaj jakoś bardzo jednak z fajerwerkami, jak żeśmy się tego spodziewali przed chwilą. No ale powoli, może coś tam się... Szkoda, tak dobrze jest szło, mówi Smok. No szkoda, przez długi czas była samodzielną liderką. Potem ta środkowa faza turnieju, gdzie sporo za dużo remisów złapała Natalia, to był ten pewnie moment decydujący. Poremisowała z tymi zawodniczkami, które powinny być ograne. Na koniec jeszcze z Ganamy Adiaratu. Marta, nie ziewaj. Ja wiem, że jest wcześnie. Ja wiem, że zanudzam, ale bez przesady. Kawu się musisz wypić. 32-28 teraz mówi Mateusz. No zgadza się. W ogóle mam dla ciebie układ w takim razie, Marta. To słuchaj, wstań, zrób sobie kawę, przyjdziesz, to ja wstanę, też sobie zrobię drugą kawę. Co ty na tym? No dobra, super. A ja na chwilę tutaj będę sam nad mikrofonem, na mikrofonie, więc mam nadzieję, że
Zresztą to wy już pewnie zdążyliście wszyscy jak jeden mąż przywyknąć do tego, że mnie tutaj przede wszystkim w roli pierwszego komentatora słyszycie. Nie musiałaś się nawet rozłączać, Marta. W każdym razie 70... A, do zobaczonka! 70, do zobaczenia. 78 osób ogląda na YouTubie, 55 łapek w górę. Dla Marty teraz zostawiamy, dobijamy do 65 łapek, słuchajcie, 10 łapek w górę, chociaż żeby zostało podbitych pod wideo, zostawiamy i Marta szybciej do nas wróci. Yuri Anikiev has liked the stream. Thank you very much, Yuri, for liking the stream on YouTube. Orzeł na mikrofonie. Zgadza się, no. Zgadza się. Od razu lecą te łapki w górę. Dziękuję wam bardzo. Jesteście bardzo, bardzo pomocni. Jesteście najlepszą widownią, jaką można mieć w internecie. I właśnie dla takiej widowni chcę tworzyć nowe treści. I te nowe treści dzisiaj będą miały swoją premierę o 15 albo 16. Myślę, że o 15. Zupełnie nowa forma. Zupełnie więcej filmów. Ciekawe. Ciekawe są, jak to się przyjmie. To nie będzie zwłaszcza coś skierowanego dla osób, które nie umieją grać w Warcaby, nie potrafią albo uczą się dopiero. Będzie ciekawie. Szyminator, czy na Discordzie też można podłączyć kamerę na głosowym? No ciekawe, bo wiem, że na głosowym tam te kanały głosowe funkcjonują, działają, ale nie wiem jak z kamerą, dajcie znać. Byłaby przestrzeń do tego, żeby działać również tam całkiem fajnie z różnymi treściami, nie wiem. Szyminator mówi, że można. To teraz pytanie tylko, jak to można wykorzystać. I Adam Wojas od razu jeszcze potwierdza. Skoro tutaj nam się poupraszczało, słuchajcie, to przejdźmy do tej partii, która nas bardzo ciekawi, czyli Hrunendijk ze Schwarzmanem, potem ruchu 7-11 Schwarzmana, 49-43. No i jednak nie biją się o tę linię główną, o te pola centralne tutaj w tym kierunku, tylko jednak był ten ruch, tak, ale odpuścił od razu tę walkę. Hrunendijk wybił na 27, czyli tutaj już partii klinowej ze strony czarnych mieć nie będziemy mieli, ale jakieś może wyjścia białych do klina, chociaż to raczej teraz by było słabe. Ciągle wydaje mi się, że ta pozycja jest bardziej elastyczna i bardziej spokojna dla grającego czarnymi Schwarzmana. Nie wydaje mi się, żeby tutaj miał z czego wygrywać Jan Hrunendijk, tym bardziej jeszcze, że na jego zegarze 24 minuty mniej. Magda mówi, oto treści dla mnie, dla nowych osób. No nie, myślę, że nie będziesz takim standardowym odbiorcą, ale myślę, że to będą treści, które będą mogły przyciągnąć bardzo dużo nowych osób do Warcabów. Takie naprawdę żywie chęci, nadzieje i tak dalej. Mam głęboką nadzieję. Zobaczymy, dlatego wasz odbiór też jest ważny. Niewykluczone, że codziennie przez najbliższe dni będą te treści się pojawiały. Powiedzmy, że o tej 15 czy tam 16, jeszcze nie wiem, jaką godzinę sobie zaplanuję, muszę trochę popatrzeć na statystyki, chociaż zacznę od dowolnej godziny, a potem będę analizował, jak te statystyki się będą działy, o której godzinie najlepiej puszczać. Ale dzisiaj chyba zaczniemy o 15, to będzie tak właśnie z półtorej godzinki po zakończeniu tych partii ostatniej rundy, z dwie godzinki może nawet. Po zakończeniu tej ostatniej rundy, po podsumowaniu całych mistrzostw, jak sobie to wszystko prześledzimy, zobaczymy. Na pewno w trakcie też będziemy oglądali tabelę mistrzostw, żeby wiedzieć, jak te pojedyncze wyniki mogą wpływać na końcowe klasyfikacje. No i pamiętajcie o tym, giveaway dla subskrybentów dzisiaj będą się działy. Też słuchajcie, od razu może przypnę komentarz z promocją Jacka Pawlickiego, bo około 40% promka na sprzęt i książki na sklepie daminator.eu będą miały miejsce, jak te partie się zakończą. Czyli dzisiaj po zakończonej partii dla zamówień, które są opłacone do słuchajcie, 25 lipca, jak dobrze pamiętam. Czy ten formularz mi tutaj się dobrze przekierowuje, czy mi się źle przekierowuje? Zamawianie książek i warcabnic. Coś mi nie działa, ten link Jacka. Podkleję wam na tym, podkleję wam na czacie. Powiedzcie mi, czy ten link wam działa, który wysłałem teraz na czacie, ten Jacka do zamówień. Bo mi coś nie działa. Dajcie mi proszę znać. Podczas dwóch ostatnich moich wyjść firmowych w ostatni weekend fenomenem przy bezalkoholowym w pubie były warcaby. No i super, nie działa. Jacek, jeżeli jesteś z nami, to coś ten link do zamówień nie działa niestety. A, pobiera się Excel, mówicie. Wyłącza się po próbie uruchomienia. No mi się właśnie Excel nie pobrał. A tu chodzi o to, żeby mieć ten Excel, żeby uzupełnić formularz. W większości osób nie działa. Na telefonie się nie otwiera.
A to jest formularz do składania zamówienia. Na tyle procent rabatu, ile dziewczyny łącznie zdobędą w tych mistrzostwach. Czyli po zakończonej rundzie, kiedy będziemy wiedzieli, ile w sumie łącznie zdobędą punktów, będzie można złożyć zamówienie przez Excel. Promocja tylko dla subskrybentów kanału Warcaby. Mi się otworzył, mówi Marcinio. Kurczę, no to od czego to zależy? Może jakieś wyskakujące okienka albo coś? Widzę Magdy zdjęcie, jak tutaj sobie przy Warcapkach siedzieli na wyjściu firmowym, no i bardzo fajnie. Niech takich akcji dzieje się jak najwięcej. A do Jacka może prośba, żeby trochę inaczej zaploadować ten plik, żeby on działał wszystkim. Bo tutaj widzę, że dwóm osobom się otworzył, a z ośmiu nie. No to jakieś mamy tutaj mankamenty organizacyjne. No dobrze, przeskakując sobie w międzyczasie dalej, co tutaj się dzieje. Wyciągnął się z 41 do 32 biały, no ale ciągle ta pozycja bardzo mocno się umacnia do tego, co mówiliśmy z Martą, czyli do podchwycania. Myślę, że Boomstra, słuchajcie, ma szansę. Ma szansę na to, żeby tutaj męczyć Adsa w tej partii. Tutaj ta struktura kolumnowa, te trzy piony, jest złamana, a to będzie duża szansa do tego, że podchwycenie było skuteczne. Wecz działa w Chromie, nie. Nie wiem, jak inni używają, ja używam programu LibreOffice. No ja właśnie mam Excela i w dodatku mam Chroma, więc ten plik się nie pobrał. Czyli technikalia te chromowe mogą być problemem, albo nie wiem, jakieś, słuchajcie, adbloki albo coś, nie wiem, zablokowane wyskakujące okienka. Choroba wie, może w międzyczasie będzie nas Jacek Pawliski słyszał, a jak nie, to będziemy apelować o to, żeby jakoś podmienił ten link. I tak zamówienia składamy dopiero po ostatniej rundzie. No i zamówienia, wartość nominalna zamówień, czyli przed rabatem, może być maksymalnie 1000 zł, tak żeby nie było zamówień wielkich, hurtowych, a żeby osoby mogły sobie kupić naprawdę tanio, fajne, warcabowe sprzęty i książki. Vipulis, Germogenow, tutaj partia praktycznie o nic bardzo istotnego, jeżeli chodzi o kolejność w tabeli. Może dla Boomstry by było istotne, żeby Germogenow po wczorajszej porażce dzisiaj spróbował wygrać, żeby to wartościowanie jego poprawić. A w międzyczasie wróciła do nas Marti. Z Kawusią? Hej wszystkim, z Kawusią. Oj, to jakaś, nie wiem, mrożona, czy po prostu tak? Tak, teraz to tylko mrożone. O, super. Gorąco mega. Jak robisz kawę mrożoną? Teraz robiłam w ogóle inaczej, bo trochę miałam mało kawy rozpuszczalnej, ale robię tak, że mieszam rozpuszczalną z odrobiną cukru, zalewam dosłownie dwoma łyżeczkami wody i takie robię mieszu. I mi się trzeba, że taka pianka fajna i taka dość słodka, ale też mocna. No i lód, mleko sojowe i teraz dodałam jeszcze zwykłej kawy z ekspresu, w sensie espresso i potem na to tę piankę i... Ale tutaj kombinacje alpejskie, słuchajcie, nie dziwię się, że ta dziewczyna gra dobrze w Warcaby, skoro ona jest taka kombinatorka, w Warcabach kombinacje są tak ważne, no. No, a ty, Damian, jak tam twoja kawusia, chcesz teraz iść? Tak, tak, zaraz sobie pójdę i zrobię. W międzyczasie próbowaliśmy przeforsować plik Jacka Pawlickiego do składania zamówień, bo ogromna promocja dzisiaj, znaczy dzisiaj, zaraz po meczu. Jacek daje tyle procent zniżki na sprzęt i na książki, ile w sumie punktów zdobędą dziewczyny, czyli to jest... na tyle jeszcze nie było, na tyle jeszcze nie było w każdym razie promocji. No, będą miały około 40, no dzisiaj... Arleta ma... maksymalnie było tak, że Natalia zdobędzie 23, a ma chyba 20 teraz Natalia, a Arleta mogła maksymalnie zdobyć 21, ma 18, czyli 38 punktów teraz mają. 38 punktów, czyli 38%. Sprawdzam, czy mam wszystkie książki. No, najlepsza opcja do tego, żeby zamawiać, zgadza się. 38% to jest bardzo dużo, no. A jeszcze mówię, tutaj jakieś procenty dzisiaj pewnie podrzucimy do tego. Myślę, że około 40% może być tej zniżki całkowitej. Łukasz Kosobucki, od dziś hashtag trzymaj pion i hashtag mieszu, no. Zgadza się. Ma jeszcze Natalia szansę, żeby wygrać? Niestety nie. Niestety mistrzyni świata już wyłoniona, jest to Rosjanka Matrona Nogowicyna, więc zabiera tytuł swojej rodaczce Tamarze Tansy-Kurzynie. I blisko 6000 kilometrów dalej w obrębie jednego kraju ten tytuł powędruje, bo z Baszkirii, z Ufy do Jakucka, to jest tam około właśnie tam 5 albo 6000 kilometrów.
Ale będzie też mecz ciekawy w sumie. No, będzie ciekawy między tymi dwiema paniami. Łopa, teraz po tych całych incydentach z flagą, jak będzie wiadomo, że dalej Rosjanka będzie mistrzynią świata, to ja myślę, że uda im się fajnych sponsorów znaleźć, bo tam już przecież Duma Rosyjska jest zaangażowana. Niech się dzieje, to będzie dopiero poziom. Ja z chęcią ten się zaangażuję w streaming, pojadę tam do Rosji, będę celebrytą komentatorskim. Ale by było. No to zlinczowaliby nas tam, A jeszcze wezmę tę flagę, która była na meczu i pojadę. Tak jak mówi Mateusz, słuchajcie, łopanie, to jak za darmo, brać i się nie zastanawiać. Takich zniżek, takich promocji na sklepie Dominatora jeszcze nie było, to specjalnie dla subskrybentów kanału Warcaby. Tylko dla osób, które subskrybują, więc czerwony przycisk to będzie weryfikowany. Zamówienia nie dla subskrybentów nie zostaną zrealizowane. Taka forma wsparcia i zachęcania tutaj Was do subskrypcji na kanale Warcaby, za co dziękujemy i Jackowi Pawlickiemu, i Dominator.eu, i całej firmie PC Best, która bardzo aktywnie wspiera polskie Warcaby. Martin. W ogóle myślisz, że jak będzie ten mecz Matrena Tamara, to prezydent FMJD zostanie zaproszony? Też bym się bał o zdrowie wtedy. O incydencie z flagą. Też bym się bał wtedy o zdrowie. Też zaraz po tym, jak Jacek został wybrany, to tam rozmawialiśmy, śmialiśmy się, czy pójdzie echo w rosyjskich wiadomościach, że prezydent Światowej Federacji Warcabowej to ten, co ściągał flagę. Ale chyba nie. No, chyba nie. Zostawiam cię z partią Sadowska Motriczko. Tutaj trochę czasu nas nie było. Można pooglądać. Plik z zamówieniami pobierzecie za pomocą przeglądarki Edge. Mi się udało. A możecie dodatkowo ci, którzy pobrali, wrzucić ten plik na Discorda właśnie? Nigdy nie chciało mi się pobierać nowej przeglądarki, żeby coś otworzyć. No właśnie. Czy moglibyście na Discorda wrzucić ten plik? Słuchajcie, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, czy tam można wrzucać pliki, ale jeżeli tak, to może bym was o to prosił. Ja znikam na 3-4 minutki, robię sobie kawę i wracam do was. U panów jak się skończy, tak jak teraz, to ciekawe, czy Szwarcman, czy Getmański podejmą rękawice w meczu. No tutaj cały czas od rana jeszcze rozmawiamy, kto powinien w tym meczu grać, czy Boomstra, czy nie. To też będzie ciekawe i cały czas będzie na pewno przez wschód i zachód kontra siebie cały czas przeciwstawnie podejmowane. Można wrzucać plikiem w Discord, no to bardzo bym was prosił. Zostawiam was sam na sam niemalże z Martą. Nie takie sam na sam, bo prawie z setką osób. Dbajcie o nią. O, jak dużo. No ale właśnie ja do końca nie wiem, może sobie otworzę, gdzie jest ten plik z rozporządzeniem jakimś, że ma Boomstar grać, bo jak weszłam na streama tego z Czyżowem, to on też mówił, że według niego to nie, że nie ma nic takiego, że będzie grał pierwsze miejsce z drugim. Zresztą no nie wiem, po prostu musi Boomstra wygrać teraz i nie będzie żadnego problemu. Dobra. To piszcie, co tam u was słychać. Jak Damiana nie ma, to można sobie o takich luźniejszych rzeczach pogadać. Nie, w sumie z Damianem tym bardziej. 50 osób. Fajnie. Słuchać Damiana, jakieś naczynia. No a co do partii, Natalia, Wiktoria, no to wciąż chyba tak dość równo. Nie wiem, którymi byście woleli grać. Ten pionek na 45 niby gdzieś tam odstaje, ale może może zająć 30 pole. No nie wiem, gdyby Wiktoria była słabszą zawodniczką, jakoś zajmowała pola 23 szybko, to też byłaby inna sprawa, bo można by było jakoś wykorzystać te tempa Natalii i tą pozycję do jakiegoś podchwycenia. No, ale nie zagra tak Wiktoria raczej. Może chodzi o to, że Boomstra był gotowy do gry, Boomstra będzie trzeci i będzie kłopot. I nie z jego winy zostało to odwołane, nie wiem. No, ale no nie wiem, jak chciał grać, to zagrać z Valnerisem. No bo ja czegoś tutaj nie rozumiem już. Ale... No dla mnie to bez sensu, że nie miałby prawa gry, ale nie mi o tym decydować. No cóż.
No cóż. Zdania są podzielone. O, a nie wiedziałam, że zdania są podzielone. Myślałam, że wszyscy myślą, że nie powinien grać. Okej, okay, poszedł ciekawy ruch tutaj w partii 20-25, właśnie chyba po to, żeby jakoś nie dać wyprowadzić tego 45 sensownie, tak mi się wydaje, żeby nie móc sobie zajmować od tego skrzydła. Podoba mi się plan Wiktorii. Nie od niego to zależało, zgłosił gotowość przeciwko nawali, więc już, no nie wiem, tam były też inne jakieś zawirowania. Flik wrzucony na Discord, no to zapraszamy wszystkich na Discord. Sama muszę to zrobić. No dobra. A może policzymy w ogóle te tempa sobie razem. Jak ktoś nie wie, czym są tempa, to tempo w warcabach to jest mniej więcej takie wysunięcie pionków. Kto jest bardziej wysunięty do przodu. No więc pionki na pierwszej linii liczymy jako jeden punkt, potem na drugiej linii dwa i tak dalej. No więc kto chce policzyć takie zadanie? Może zrobię turniej pretendentów, wygrany będzie grał ze Schwarzmanem. Dobrze, czekamy na propozycję temp. Nie mogę niestety zmieniać partii. Żeby pokazać jakieś, w których coś się więcej dzieje. 37 dla białych, tak? A dla czarnych? Tu mamy 25. 8, 1, 4. Więcej chyba niż 37. O, dziękuję. 42 tempo białych, 48 czarnych. A. Czemu każdy pisze coś innego? Równo w tempach, w ruchu białych. Dobra, nie wierzę nikomu. Ale samej mi się nie chce. Tego liczyć. Po prostu pamiętałam, że szły te takie wybitki, że Matryczko za z piątej linii, Natalia z trzeciej i myślałam dlatego, że ma więcej. Witam panią Martę, siemanko wszystkim. Witaj, witaj. Damian zaraz wraca. Robi kawusie. A jak tam wy? Co robicie? Dzisiaj jaki mamy dzień w ogóle? Środę. No to pewnie sporo z was jest w pracy. Nielegalnie ogląda. Mamy dzisiaj hate park. Dobra, to zaraz Damian wróci to. Odpowie. No to żartownie z ciebie. No, taki humor. Na poziomie. Jak zawsze. No dobrze. A propos zniżki na książki. Czy ktoś z was się decyduje coś kupić? Mówcie. Ja chyba niestety nie. Niestety chyba mam już wszystkie. Chciałabym coś kupić, bo to zawsze taki dreszczyk i endorfinka przy zakupie czegoś. Ale no niestety. Ja w pracy mam... Oglądam pracę, ale na legalu. O, no to fajna praca. Ja w pracy mam przerwę, więc mogę pooglądać. No to super, oby była jak najdłuższa ta przerwa. Oby była kolejna przerwa koło 12, bo 12:30, bo wtedy nam się będzie wszystko rozstrzygać. Więc jak możesz sobie wybrać przerwę, to bym wtedy brała. Co tam ciekawego się działo? No nic.
Pytanie widziałem na czacie, czy Smoku to Smok ze streamu PZ-Szach. Zgadza się, Smok działa aktywnie w społeczności warcabowej, za co mu bardzo dziękujemy. Łukasz wczorajszy. No, to jest Smokowski. Aha, bo ten... Ty myślałeś, że to Tomasz Smokowski, tak? Tak. No to jakiś mega zbieg okoliczności. Nie wiem, czy zbieg okoliczności. Jakoś tam jest. Krzysiek Kaczmarzyk, cześć Damian, siemaneczko. Piękny czerwony lakier. To już pokazywałaś paznokcie tutaj ludziom? Nie pokazywałam, ale może było widać. Dziękuję, Arsen. Wyhaczyli w jakiś sposób. Mhm. Arsen? Arsen tak ładnie prze po polsku? Jak to możliwe? Nie wiem. Chyba jakieś... Nazwisko polskie. No. Co tam się dzieje na Warcabnicy, powiedz mi? No, fajny. Tak stwierdziłam, że plan Wiktorii. Ten ruch na 25, taki niepozorny, ale fajny. Bo blokuje to skrzydło Natalii. Trochę. Mhm. No i nie wiadomo, za co tu się zabrać w ogóle białymi. No albo... Albo ja bym ustawiał kolumnę 43, 39, 34, czyli pozbyłbym się złotego w tym kierunku i próbował tej wymiany 34, 30, żeby mieć tutaj przestrzeń na tym skrzydle. Albo bym się budował koło 29. No, chociaż z tym pionkiem 35, to tak... No ten plan na 25... No właśnie, może nawet taki plan typu 40... Nie wiem, 45, 40 to trochę ryzykowne. Myślałem 45-40, 35-30, 40-35 i zmusić ją do tego, żeby się kręciła wokół 23. I no wtedy... właśnie mówiłam o tym, że gdyby to była słabsza zawodniczka czarnymi, to można by było grać taki plan, ale myślę, że Wiktoria nie zagra na to po 23. Możliwe, że nie. Może grać po prostu na lewe skrzydło białych, cały czas tam atakować. Siemaneczko Romtup, Smoku się uśmiecha. Co głośno było? No, takie się... Siemaneczko! Nie oglądajcie na słuchawkach, Damiana. Albo ściszcie trochę. No. W ogóle słuchajcie, co przydałoby mi się wymyślić a propos tego tworzenia różnych treści w dużej ilości, to jakieś takie fajne, warcabowe, charakterystyczne powitanie. Tak jak słuchajcie, Mariancello ma te witam was cieplutko, kawka, herbatka w dłoń. No to fajnie by było coś takiego mieć charakterystycznego u nas, żeby zawsze się witać w ten sam sposób, żeby to też był powód do jakiegoś tam udostępnienia, hashtagowania i tak dalej. Macie jakieś pomysły? Może dacie radę coś wymyślić. Hejka, warcabowe świry. No to jest tak otrzepane i obite, że... No. Ktoś z tym trzymaj pionka? Tym chciałbym się żegnać, żeby to był taki hashtag z boku, ale nie właśnie do żegnania się. Siemacie w pionie, mówi Smoku. Siemacie w pionie? Całkiem, całkiem. Witam ludzi. Coś z pionem poziomem może pograć? Bo dzisiejszy film się zacznie słowami siemanko warcabowi kombinatorzy, siemanko warcabowe kombinatorki. Dobra. I te filmiki, które będą o kombinacjach, bym może zaczynał w ten sposób i tutaj w ogóle myślałem o analogiach do pewnego narzędzia. Jak Zbycho Pakleza, witam warcabowa Polsko. Sztormy mówi tutaj. Ja się często witam z słowami witajcie warcabowe świry, jak coś to można przejąć. Znaczy, o warcabowych świrach to już myślałem dawno, tylko to jest właśnie trochę takie już sztampowe, obite, wszyscy się świrami witają. No. Damian, tak, dzisiaj do Hate Parku pogadać o warcabach. Tak, tak, czytałem, Adrian na pewno tam napisze do Hate Parku po tym rozstrzygnięciu. No fajnie by było, gdybyśmy mogli dodatkowo tam pokazać medal Polki. No fajnie by było, gdyby to Natalia wygrała. Trzymamy kciuki. A, to było idealnie, no. Natalia zagrała 43-39, to jednak chyba będzie się bliżej planu trzymała tego, który zaproponowałem z zbudowaniem tej kolumny 43-39-34. I no może tak. Tej wymiany 34-30 i potem uruchomić 45 piona. No bo tutaj no, nie będziemy... Tak, teraz czarny zagra ten plan z atakiem skrzydła. Że co, że 17-22? No albo najpierw na 21, żeby potem... No tak, żeby nie było kombinacji. A zdąży? No w sensie wtedy mówię, że Natalia może nie zdążyć z tym planem swoim. Trzeba będzie zagrać na 28. No nie, no zdąży spokojnie. Znaczy, aha, że teraz atak. I teraz może 33-28.
trochę... Nie, jak dla mnie to wygląda okej. No nie, no spoko. Dobra, normalna pozycja. No, wolę białe. Czy dobre? Wolisz białe? No, zdecydowanie. Okej. Martę na następny światowy mecz kobiet. Translator coś słabo działa. Kto dla ciebie wygra, Matrena czy to Marta? Ale zrozumiałe. Ale zrozumiałe. Ale ten Arsen myślę, mówi po polsku. No myślę, że... Matrena. Romtop mówi Warca Buźki. Dzień dobry, no, Michał Mroziński. Warca Buźki. Warca Buźki? No. Warca Biarze jeszcze cały czas się pojawia. Siemaneczko Warca Biarze. Z kim ja dzisiaj się kojarzę? Siemaneczko Warca Biarze. Może właśnie jakiś limeryk krótki. Albo cieplutko się witam z wami, grając z państwem warcabami. Co tu jeszcze możemy? Zarzuć jakiś rymik. Jakieś rymy? Mhm. Warcaby. Ej, nie ma rymu do warcaby, tak jak bocial. Nie, no są. Warcaby. Sprawy. Nie. Potrzebuję czasu na takie rzeczy. Bociany zjadają żaby, a my gramy dziś w warcaby. Baby. Mhm. Wszystkie chłopy, wszystkie baby w Polsce grają dziś w warcaby. Albo dziadki, babcie, chłopy, baby grają wszyscy dziś w warcaby. O, to ktoś skomentował. Rom, tu i dla chłopa, i dla baby są warcaby. Jeszcze tam trochę tylko popracować nad dźwięcznością. Witam państwa, zaczynamy, wyciągamy już warcaby. To już dźwięcznie, rytmicznie, melodyjnie, mhm. Tylko ten rym bardziej aby pasuje do tego, do warcaby. Zaczynaby. Oj. Soki. Dobra, patrzymy jakąś partię. O, co tu Arlety, nic się nie dzieje, już remisowo. Ojej, no, chociaż... Popatrzmy, jak to mniej więcej się działo tam w trakcie. Mhm, no, wolę białe chyba. Na ciutek, tak. Chociaż nie no. Nie no, jedna wielka... Z którego momentu patrzymy? Nie no, zobaczyłem tam całą partię na streamie, ale tak tylko zobaczyć, czy coś ciekawego się działo. Wydaje mi się, że Arleta po prostu bierze to piąte miejsce i tyle. No też wierzę. Nie chcę tutaj udziwnień. Ale nie no, myślę, że Arleta nie grała na remis, tylko po prostu no ciężko czasami coś dostać. Co gdy Schwarzman remis, Boomstra, Winnie Getmański remis, no to chyba wtedy Boomstra wygrywa. Nie, chyba... Nie. A, to jeszcze zależy od wyniku. Tak, bo Schwarzman wygrał ze Slumpem, tak? A mhm. Boomstra z Germogenowem, więc... Który z nich będzie tego... wyżej? Mhm, a póki co Slump ma punkt więcej. Mhm. No to zakładając, że tam Getmański remis, a Germogenow nie wygra z Vipulisem. No to wtedy Schwarzman, więc no tym bardziej on ma największe szanse. Mhm. Bo to jest pewnie też takie... dość prawdopodobne rozwiązanie. Mhm. Chociaż to co, patrzymy jakoś tam na mężczyzn, czy tu jeszcze coś mamy? Jeżeli masz ochotę popatrzeć na mężczyzn. To zróbmy. Tutaj Jarmiszek, Katenko, o, powybijało się ta pozycja, ciekawa. Jestem na partii Itse Getmański. Kurczę, tu jaka pozycja powstała? O no, to biegnę. Itse Getmański, okej. Okay. Ale Getmański gra to jakoś bardzo spokojnie, ma godziny na zegarze. Mhm, a Itse bardzo mało czasu, jak na tyle pionków. Mhm.
I co, 25 minut, zrobione 30 posunięć, 29 dokładnie, teraz ruch Getmańskiego. No taka pozycja, która daje szansę na pewno Getmańskiemu, bo tutaj można się troszkę zapędzić. Z IC mam jeden z lepszych bilansów w życiu, grałem z nim tylko jedną partię i wygrałem. No proszę, to tak jak Bogdan Dankowski. Też z nim? Chociaż tak, nie wiem, czy on jedną grał, może więcej. No. Ale też wygrał kiedyś. No. I kiedy to było? No właśnie dosyć dawno, na jakimś turnieju ziemi zawczeńskiej oni przejechali wtedy holenderską drużyną. Ale to było ten, tam było 100 ponad zawodników, to był wielki turniej. Bożyński, Wiesturs, tam całkiem dobra ekipa, Woruszyła chyba i tak dalej, i tak dalej. I rundę przed końcą miałem punkt więcej niż drugi zawodnik. I ostatnią, jak na złość, przegrałem z Wiestursem, Tomasem. I mimo tego, że 100 zawodników, to i tak zająłem trzecie miejsce. Bo mnie wyprzedził tylko Wiesturs i Burzyński. A chyba remis nawet już mi dawał pierwsze miejsce wtedy. Ale przez to nie dostałeś miecza, czy czegoś tam? Nie pamiętam nawet. Ale to tak... No, coś tam zawsze jest jakaś taka śmieszna nagroda za pierwsze. No to było kiedyś. Kiedyś chyba jeszcze nie było w takim razie Leszek Mętliski, że jeszcze nie wprowadził. Natomiast, no tak bardzo dobrze mi się grało w tamten turniej międzynarodowy. Jakubek dedukuje, że widać IC myśli, bo ma słabszą pozycję. Na IC jest trochę też presji zbudowanej, bo nie tylko on gra za siebie, tylko gra też za Jana Hrunendajka i za Rula Boomstrom. Wiesz też, że tej partii nie może przegrać, bo go tam Holendrzy zlinczują. No, w sumie jest presja. Lepiej dla samego siebie grać. Zawsze najbardziej nerwowo jest na tych drużynowych. A tutaj King Jeffrey też widzę podrzucił na czacie kolejność tego, co decyduje o tym, kto jest wyżej. Najpierw liczba zwycięstw, potem najlepszy wynik pomiędzy tymi zawodnikami, tą dwójką zawodników, która jest rozpatrywana, a potem najlepszy wynik z wyżej sklasyfikowanym. I tutaj, no tak, ale oni wszyscy i dopiero gdyby to wszystko, tak, i dopiero gdyby to wszystko było równe, czyli gdyby mieli takie same wyniki z poszczególnymi zawodnikami, a tak już nie ma, to wtedy dopiero by był tiebreak. Czyli praktycznie jest niemożliwym, żeby był ten tiebreak. Chociaż nieźle się zapowiadał początek tego turnieju, nie? Po pierwszych 5 rundach przez te same remisy. No. Coś takiego to nie było. Tego najstarsi Indianie nie pamiętają, jakby tak do końca pograli. No. I tak relatywnie mało tych rezultatów. Słuchaj, jakby na przykład zakwalifikowali się tacy zawodnicy jak Czyżow, Beliakin i Georgiew, no to kto wie, tak bardzo długo mogłoby być, zamiast tych zawodników, którzy tam poprzegrywali. No oczywiście, że tak. Słuchajcie, 11.00 zrobimy giveaway dla wspierających. Czyli kto chce, może dołączyć jeszcze do wspierania kanału. Wczoraj Patryk K. dołączył do wspierania, no i wygrał. 6 osób wczoraj brało udział w tym giveawayu. 11.00 giveaway dla wspierających kanał Warcaby na YouTubie, czyli te osoby, które tutaj są z tą ikonką zieloną, żółtą, pomarańczową, niektórzy już chyba tutaj najdłużej wspiera właśnie Bartek Maniecki ma pomarańczową, a na kolejną tam czerwoną, czy tam jakąś musi poczekać jeszcze 6 miesięcy, no ale wytrwale czekamy. Cieszy mnie to, że na razie jak faktycznie zastosowałem się do waszych ustawień, czyli wyłączyłem forsowne wspieranie GPU do robienia streama, no to i zużycie procesora tak się ustabilizowało na 15% mniej więcej, więc bardzo stabilnie. Jakość połączenia cały czas dobra i chyba nie ma żadnych rozłączeń, żadnych przebić i chyba i Twitch i wszystko dobrze działa. Takie mam wrażenie, więc jestem zadowolony dzisiaj z jakości i chyba faktycznie dziękuję wam bardzo za te sugestie co do ustawień streama. To dla mnie jest duże, duże wsparcie z waszej strony. No to fajnie. Fajnie. No, na Twitchu też wszystko fajnie działa. Może udostępnię jeszcze raz? O, w ogóle dużo tych streamów dzisiaj. Jeszcze Rick Halford z Stevenem. No, to co najmniej 4.
Nawet żaby grają w Warcaby. Bartek wysyła serduszko, Adrian z Katowic do góry. No właśnie, Adrian, będziesz mógł wziąć udział w tym konkursie o tej 11, więc koniecznie. Siemanko Seba, siemka Andrzej Hubiak, łapka w górę. 77 łapek w górę, słuchajcie, dobijamy do 85 szybciutko. Mamy 93 osoby oglądające, lecimy w górze. Nie ma sprawy, smoku, jest sprawa. Dziękuję wam bardzo za te wszystkie sugestie, bo wszystko naprawdę dzięki wam jest łatwiejsze niż kiedy muszę się sam na zasadzie prób, błędów tego wszystkiego uczyć. Getman zagrał 6-11. No to następny ruch też jest raczej oczekiwany, bo pewnie będzie to 11-17, czyli taki plan bardziej wyczekujący IC. Ciekawe, czy IC teraz z wymianą 37-31, czy pójdzie 37-32? No myślę, że z wymianą, żeby trochę uruchomić tego 46, tylko czy wtedy nie będzie jakoś łatwo czarnym pokusić się jakoś wykorzystać te 27-29 współpracujące. No, ale po co chyba zagrał 42, a nie 41. Komp nie było, więc mógł zagrać 41. No, więc chyba chcę tę wymianę zrobić tak. Tak jak mówi Marta, jest ta logika. Jak ustawiamy kolumnę, to najczęściej chcemy ją wykorzystać. No dobrze, zobaczmy. O, no, jeszcze... o! Przeskoczyłem na kolejną partię. Hrunendijk Schwarzman. O, powybijało się. 3-3-3. 3-3-3. A, no to już. Się pewnie zgodzą niedługo. Takie wybicie. Chociaż zobaczmy, jak do tego poszło. Poszły zupełne wybicia i zaraz kolejne wybicie przygotował Schwarzman. Tu się chyba nic więcej nie wydarzy. Seba i oczywiście wszystkich zapraszamy na turniej warcabowy do Środy Śląskiej. Tak, zaczyna się w piątek o godzinie 18.00 pierwsza runda. Musi wymianą chyba, bo jakby zagrał na 17 to lipa, mówi Jakubek. No prawdopodobnie zrobi tę wymianę, skoro zrobił tamte kolumny 46, 41, 37. No, ale też... oj? Nie boimy się białymi jakiegoś 17-22? Mówisz teraz o pozycji Schwarzmana? Nie. Chyba mówimy o... No, slum getmański tam na chwilkę przeskoczyłem tylko. Mhm. No jest opcja jakiegoś tam związania i ograniczenia w centrum. No, więc tym bardziej ciężko coś działać. Ale 45-40 zagrał IC. No trzeba jakoś czekać. No i mu daje opcję 39-34 kolejnego ruchu. No musi, tak, nie może tam... No tak, no i po 11-17 może nawet porozmieniać to w cholerę, tak? Bo może zagrać 29-23, 28-22 i 37-31. Zrobić taką rozmianę, po której myślę, że nawet ma lepszą pozycję. No albo nie, równo, bo 12-18 albo 17 zagra czarny. No ale tak będzie remisowo bardzo. No i teraz pytanie, co zagrać czarnymi, no bo getmański nie będzie chciał dać tej wymiany. No. Myślę, że prędzej getmański zagra 20-24. Chyba, że aspiracje IC są jeszcze większe niż to, żeby remisować tę partię i będzie się kusił na wygraną, ale... Nie wiadomo, nie wiem jak przygotował ich, jak przygotowali się między sobą mentalnie ci Holendrzy. No zobaczymy. Tutaj widzę, że na czacie też pisali o podziale nagród, no w każdym razie w turnieju męskim jak i damskim zwycięzca dostaje po 5000 euro, więc Matrona już jest bogatsza o 5000 euro. No i zobaczymy, czy 5000 euro skasuje getmański, Schwarzman, czy Boomstra, czy... Kto był jeszcze czwarty z szansami? Czy Hrunendijk? Bo on może wygrać. Ja nie dam rady do środy, nad morzem jeszcze 10 dni siedzę. To w takim razie miłego wypoczynku. Witajcie w ten upalny dzień. Ja nawet nie wiem, jak jest na zewnątrz. Ja siedzę tutaj w pokoju przy zamkniętym oknie, zasłoniętych zasłonach. Oczywiście bez klimy, bez żadnych wiatraków. Ja tutaj mam pewnie z 35 stopni i tak. Więc mi to nie robi znaczenia. Cały czas tutaj siedzę w takim ukropie, upale, że daj spokój. Ale już się przyzwyczaiłem. To ja jeszcze nie. Jeszcze się nie przyzwyczaiłeś, czy co? No. Ciężko. Na 10 piętrze tak mega grzeje. Na 10 piętrze to jakiś wysoki wieżowiec. No. Jest szansa na 100 łapek, krzyczy smok. No pewnie. I teraz wyciągamy wszyscy swoje łapki, pomyszki, no i wbijamy. Każdy, kto jeszcze nie wbił łapeczki w górę, dobijamy do tych 100 łapeczek. Będzie rekord, słuchajcie, będzie rekord. Z wami jest szansa na rekord. Będzie rekordowe 100 łapek.
Ja siedzę na kompie z wiatrakiem obok siebie. 79 łapek, tylko ja widzę już 81. U mnie na dworze chłodniej niż w mieszkaniu. No często też tak może być, jak słoneczko grzeje. To jest faktycznie pogoda, kiedy powinniśmy siedzieć na plaży. No, jak seba. Jak seba. Na plaży ze streamem. Streamlabs podrzuca wam jeszcze raz informację, dołączajcie do Discorda, przebiło nam 100 osób w sumie na platformach, na YouTubie 93, zostawiamy te łapki, już 83 w górę, zaraz dobijemy do tej setki, słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Może pokażemy sobie jeszcze raz zdjęcia, bo nie wszyscy z was widzieli z dzisiejszej rundy. Marta, zdążyłaś zobaczyć? Nie, właśnie akurat wtedy wyszłam na innego streama. To na chwilę będziesz większa po prostu, bo na tamtym tym cię nie zmniejszałem, nie ustawiałem bokiem. Tak szybciutko wam pokażemy zdjęcia, czyli to jest zdjęcie Jalk, Trinu i Arlety Flisikowskiej, zrobione na samym początku tej rundy, czyli około 2,5 godziny temu. Magda mówi, że tutaj pracować człowiek musi, no właśnie nie ma lekko. Tak wygląda dzisiaj nasza polska reprezentantka Arleta. A z kolei drugie zdjęcie, które wam teraz pokażę... A czemu się nie pokazuje? A, bo muszę zmienić zdjęcie tutaj, dobra. A drugie zdjęcie, moi najdrożsi. Moi drodzy. To jest zdjęcie Natalii Sadowskiej grającej białymi z Wiktorią Motryczko i panie wyglądają dzisiaj w ten sposób. Więc tak poglądowo macie widok sali gry. Tutaj ktoś zauważał trafnie, że za Natalią siedzi Tamara, czy to przypadek? No nie, pewnie nie przypadek. Pewnie wszystko to jest element jakiejś większej teorii spiskowej. No niestety na chwilę obecną Tamara jest przed Natalią. Chcielibyśmy, żeby ten stan rzeczy się zmienił. Zwłaszcza, że były na to duże szanse po zwycięstwie Natalii nad Tamarą w rundzie trzeciej od końca. No a tymczasem trochę to ucieka, trochę to ucieka. A my wracamy spokojnie do małej Marty i do oglądania partii, analizy partii. Skoro tutaj dłużej posiedzieliśmy sobie na ustawieniu getmańskiego, to sobie przeskoczmy może na partię Adse z Boomstrą. No i tutaj wydaje mi się, że ten plan podchwycenia coraz bardziej jest w mocy. No, to prawda. Bardzo fajna pozycja, ta białych taka no trochę wisząca. Ale z drugiej strony no te... I te pozycje takie klasyczne, około klasyczne, to jest specjalność zawodników z Afryki, więc... Znaczy ja wiem, czy to się uda wygrać, ale na pewno wygodniej czarnymi. Taka się wydaje idealna pozycja. No. No ale jak się tutaj bronić? No? Boomstra może dwa razy zrobić kolumnę 9, 13, 18 i to jest bardzo istotna informacja i to jest bardzo ważna kolumna, bo najpierw nawet może pójść taka wymiana 18, 22, a jeszcze potem pionki 2 i 3 mogą przyjść na pola 13 i 18 w takim długoterminowym planie gry, więc albo tak, albo ryzyko jakichś kleszczy udanych 19, 23 i 17, 22. Tak, zresztą zawsze jest też możliwość czarnymi wejść do tej klasyki lepszej. Jak już biały jakoś sobie te pionki niefajnie podosuwa. Kamil Figurski, wpadłem tam na salę gry w niedzielę, zbyt wielu kibiców nie ma. No zbyt wielu kibiców faktycznie nie ma, ale to jakoś byłeś akurat w Tallinie, czy tam może i mieszkasz, jesteś lokalny albo coś? Ale dostałem zdjęcia Marty Bańkowskiej. O, jak to? Czekaj, może pokażę do streama. Może ty też podejrzyj sobie. O, kurczę. Może nie będzie... A, bo ja mam tutaj te filtry i nie będzie chyba widać tego dobrze. O Jezu! Kojarzysz to zdjęcie? A czemu ty to pokazujesz? No bo dostałem przed chwilą. Anonimowy wspieracz. Nie będę jakiś pokazywał, hejter jakiś hejter, nie będę pokazywał na dużej wersji, ale też dostałem zdjęcie, jak gramy razem ze sobą, nawet nie pamiętam tej partii, jak i gdzie. A, to może na finale? Nie. Tak to wygląda. Okay. A, to jest na tym, w markach, na drużynówce. A, teraz na Blicu, tak?
Mhm. Co żeśmy tam zrobili? Nie wiem, czy to w ogóle była nasza partia, czy to było jakoś tak przyjacielsko. Też nie pamiętam, nie pamiętam. Też jeszcze wtedy nie byliśmy przyjaciółmi, więc bardziej koleżeńsko. Aha. To cieszę się, że tak ta znajomość nasza się rozwinęła pozytywnie. No, piękne. No i widać yerba w użyciu, mówił Wojciech. Liczba winów musi... Słucham? Kto pije yerbę? Pewnie Arleta. A, widziałam. No, jeszcze jedno zdjęcie dostałem, jak Marta była redaktorem. Nie wiem, czy... Harego Tena tutaj przepytujesz z mikrofonem. W bardzo poważnym stroju. Sukienunia. No, proszę. To były czasy. Był bardzo wstępny plan, aby się spotkać z waszą ekipą na lunch czy kawę, ale niestety nie znaleźli dla mnie czasu, mówi Kamil Figurski. No w czasie Mistrzostw Świata to nie wchodzą w grę takie rzeczy. Wyłączamy się, znaczy wyłączamy. Zawodnicy się wyłączają z życia towarzyskiego jakiegokolwiek. I tutaj musisz to po prostu zrozumieć. W czasie jakichkolwiek mistrzostw, jakiegokolwiek turnieju takiego, no nie ma miejsca na towarzyskie spotkania. Ale po turnieju czemu nie? Nemeczek pisał, że te stoły trochę za duże, tak, to z powodu pandemii. Jakubek, co na emotkę? Liczba winów musi Tamara... O czymś konkretnym mówiłeś na emotkę? Szyminator na chwilę znika, ale jeszcze to wróci. W takim razie do zobaczenia. Mamy 85 łapek. Słuchajcie, dobijmy do 90. Kto jeszcze nie zostawiał? 5 łapek w górę. Zostawimy do 90 i jesteśmy coraz bliżej tego rekordu. Zagrał 43-39 Atse, czas ma dobry, bo 40 minut na tę pozycję, 40 minut ma też Boomstra. No ale to ustawienie tej piramidki, no aż się prosi o to, żeby podchwycać to. Aż się prosi. No nawet się wydaje, właśnie wejście na 23 dobre, ale to wiadomo, lepiej poczekać, ale no nawet to się wydaje takie bardzo dobre. No zobaczymy, czy teraz jakoś 12-17, jeszcze poczeka, czy jakieś 2-8. Wiesz, tutaj kombi nie ma jak ustawić. 2, 3, 4. No, najlepiej poczekać te dwa ruchy, no i co biały zagra. Pewnie jakoś... 39-30. Albo 39-34 i spróbuję... Chociaż nie, no, bo nie może. Wtedy na 23, no. No tak, po 2-8. To 2-8 teraz najlepiej. Chyba. 2-8, żeby nie dać tego ruchu 39-34, bo potem 18-23 jest groźba. 1-2, której nie ma jak uniknąć. Chociaż no. Dwutorowa jest groźba. Chyba. Nie działa. Po 12-17, bo nie ma tej groźby 21-27, ona wtedy nie przyjdzie. No to tak. No to myślę, że 2-8 zdecydowanie najlepiej w tej pozycji grać czarnymi. No pewnie jest 49-40, można poczekać jeszcze 12-17. Mhm. Na 40, no i co? Grać. No ciężka pozycja białych. No, myślę, że czarne mają szansę to wziąć. No. Wiele osób mówi, że dobra, no to w takim razie niech Boomstra wreszcie wygra legalnie Mistrzostwa Świata. Chociaż na pewno nie jest teraz faworytem z czwartego miejsca wskakiwać, tak? Bo chyba na czwartym miejscu jest obecnie. Ganamy wpadła 2 za 3. O, nawet nie pamiętam, z kim gra w sumie. No, ale możemy sobie podejrzeć szybko, jak mówicie, że jest jakaś akcja. Serio. Wymieniła w takiej pozycji w ruchu 32, 33-28. A Igul oddała jednego pionka, drugiego wzięła 3. No i czemu ta Ganame tak gra? Jeszcze wczoraj jest w takiej dobrej pozycji z Matreną, to przegrała, a z Natalią zagrała dobrą partię i zremisowała. Na dwuruchówki wszystkim wpadną, takie najprostsze kombinacje. No szkoda, szkoda. To trochę wypacza. No wiadomo, że w takim turnieju trzeba mieć szczęście oczywiście. Ja nie mówię, też wiele razy szczęście w warcabowych turniejach miałem, no. Trzeba mieć szczęście, żeby taki turniej też wygrać. No, bez szczęścia ciężko. Zobaczmy, Sadowska Matryczko. O, proszę, Natalia po ruchu 43-39 i 9-14 ze strony Matreny zagrała 34-29. No i to jednak wokół budowania pozycji 29 będzie się toczyła ta jej gra. No przede wszystkim tak, nie można teraz czarnymi za bardzo 14-19, bo potężnie wejdą na klina 29-24 białe i ten pionek potężnie tutaj rozrywa całą kontrolę nad skrzydłem zapewne. A matryczka na razie czeka, zagrała 17-21, tak.
No, trzeba dosuwać, budować jakoś. No i co teraz może grać Natalia? Na pewno tak, jeżeli by było teraz jakieś 33-28, no to teraz by zagrała jakieś może 14-20 i potem wymianę 20-24, próbując mieć kontrolę nad dwiema bandami, no to może by było Myślisz? kiepską kontynuacją dla Natalii, no. Chociaż to jest też taka pozycja, którą jeszcze można próbować atakować, można jeszcze pomyśleć o gestemie potem. No, ale dobra, chyba trzeba budować tą taką piramidkę, jeżeli się da, białymi. Znaczy, no Andrzej, fajne są te pozycje. Andrzej Hubiak po drodze mówi, że pewnie tak często jest, że w trakcie turnieju jest zamknięcie i szlifowanie formy. A Kamil Figurski mówi niekoniecznie. Jak się spojrzy na relacje z dużych turniejów, to często zawodnicy są zobowiązani do wzięcia udziału w jakichś dodatkowych atrakcjach. To oczywiście, jak najbardziej. Komba nie może na 22 wymienić. A, nie może. Tak, oczywiście. Teraz nie może Natalia 33-28, bo jest 18-22. Większościówka 3 za 3. Bądźcie czujni, pilnujcie. Oczywiście to zależy od kontraktów, słuchajcie. Jeżeli jest sponsor, który wymaga tego, żeby w trakcie turnieju spotykać się, brać udział w jakichś tam eventach, to oczywiście jak najbardziej jest to do zrobienia. No. Tutaj, kiedy nie ma takiego obowiązku formalnego, nie ma żadnych kontraktów tak spisanych z zawodnikami, zawodniczkami, no to jest ich świadoma decyzja. Tak samo przecież Natalia, która na co dzień jest dosyć aktywna w mediach społecznościowych, zupełnie nie wyłącza na turniej. No i tak powinno chyba być, bo teraz wszystkie posty, które na przykład się pojawiają na Facebooku, na Warcabistce, no to ja piszę. Ale na Insta sporo. Na Insta Natalia coś Czego? tam powrzuca zdjęć, no ale to tyle. Ale nie ogranicza, ogranicza się też na pewno z pisaniem z ludźmi, rozmowami i tak dalej. Też na normalnie, żeby nie zwariować. No. Natomiast jeżeli to jest element kontraktu sponsorskiego, wymóg sponsorów, no to oczywiście jak najbardziej jest to uzasadnione i tak trzeba robić i grać. No dobra, to skoro Natalia nie może 33-28 oczywiście, no to co? Może 45-40? Tak bym obstawiała. Wygląda najlogiczniej ten ruch, tak? Potem można 48-43 i myśleć, czy 39-34. Jeżeli będzie 45-40 i 12-17. To co dalej? To może jakoś 39-34? A nie, najpierw 48? Kurczę, no bo po tym 39, no to już nie ma wbicia klina, tak? Jak Dlaczego? będzie Można być? pójść po prostu 29-24. No Nie, jeżeli mówię, teraz że pytanie, pojedzie jak zagram. 14-19. No ale to po 14-19, to ja, moja droga, bym chyba nawet się nie bał zagrać 33-20. Aha, bo tutaj 19-24 jeszcze jest wymiana. Ale to też nawet takie kontynuacje dają coś aktywnego. Może jakieś 33-28, 19-24 do przodu i wejść 28-23. Jakieś tu komby nie ma. Tu. Ale też jakieś 8-12 i atak 13-18 zmusi do odbicia do tyłu potem. No, Natalia No w musi trochę sumie. może udziwniać i szukać. No. No ogólnie raczej nie ma za dużego wyboru, już tutaj musi grać ten plan. Jest to ograniczenie kombo. Jedenasta, 00. Robimy giveaway dla wspierających, więc bądźcie koniecznie wspierający. Będziecie mieli tam też 2-3 minutki na to, żeby się zapisać do losowania. O godzinie 11:00 robimy giveawaya. Więc ostatnie chwile na to, żeby jeszcze zostać wspierającym, jeżeli ktoś chce wziąć udział. Wczoraj nowy wspierający wygrał warcabnicę z podpisami. Warcabnica z podpisami zawodników biorących udział z Polski w tych Mistrzostwach Świata w Tallinie. Filip Kuczewski, Arleta Flisikowska i Natalia Sadowska. Radio XXX, siemaneczko, witamy serdecznie. Witamy wszystkie osoby dołączające. Właśnie chyba nam przebija się stówka widzów na YouTubie, więc fajnie, fajnie, że jesteście. Globalnie mamy tę stówkę przebitą, bo dochodzą nam jeszcze osoby z YouTube'a, znaczy z tego z Twitcha i z Facebooka. Czy Patronite się też łapie, Adam Wojas? No niestety nie. Tutaj w tych algorytmach YouTube'owych, kiedy ja zaznaczę, że tylko osoby, które są patronami z Patronite'a nie są, chociaż może bym spróbował to jakoś obejść. Możemy spróbować to jakoś obejść, ale za bardzo nie wiem jak na dzisiaj, więc dzisiaj się ograniczymy jeszcze do tego, żeby były to osoby wspierające na YouTubie.
Co się obala, żeby wspierać? Co się obala, żeby wspierać? Trzeba kliknąć przycisk wesprzyj pod filmem. Czy będzie medal? Medal będzie, jeżeli Natalia wygra. Jeżeli nie wygra, no to raczej tego medalu nie będzie. Więc wóz albo przewóz. Na razie 45-40 Natalka zagrała, więc gra aktywnie, gra agresywnie. Ta pozycja myślę, że może dawać szansę tego, że będzie się działo w tej partii. No i bardzo jestem ciekaw tego, jaki plan za chwilę Polka wybierze. A jeżeli chodzi o drugie postępowanie, czyli partię Flisikowska z Jalktrinu, sprowadziło się do klasyki. No i tutaj nie wiem, jak z tempami nawet jest. Może w tempach trochę mniej ma Arleta, bo te pionki stoją bardzo daleko, a te 35-30 trochę punktów tempowych tutaj dodają. Ale to możemy anihilacją policzyć. Te dwa anihilują się z tymi, ten się anihiluje z tym. Co tu jest jeszcze w czwartym rzędzie? Ten z tym. Te dwa się anihilują z tymi dwoma. Ten jest w drugim. No dobra, i teraz tak mamy. U białych 2 plus 5 to jest 7. A u czarnych mamy 1 plus 3 to jest 4. 3 tempa mniej u czarnych. Fajnie. 3 tempa mniej u czarnych. Biorąc pod uwagę, że będziemy liczyć po ruchu czarnych, no to 2 tempa mniej u czarnych. No to powiem wam, że jak się podosuwa, podociąga, to taka może być z nadziejami, no. No, tyle, że właśnie może dzięki tym tempom białe teraz zajmą oba skrzydła, no bo prawe swoje już na pewno. Lewe też wystarczy dociągnąć. No ale ciągle jedynka może pójść na 16, dwójka na 12, trójka na 8 i będzie ta wymiana 17-21, ale tempa się wyrównają, wtedy i remis. Remis już ogłosiłeś. Ogłaszam wszystkim wobec, że ta partia się skończy remisem, niestety. No to nie robimy obstawiania już chyba. No nie, właśnie tak się pograło to wszystko, że dzisiaj odpuścimy to obstawianie, może jakiś inny konkurs zaraz tutaj wam wymyślę. Albo zrobimy jeden giveaway więcej, no zobaczymy. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo cały czas nam w trakcie transmisji te suby odjeżdżają, chociaż teraz dodały się dwa z powrotem, więc jesteśmy na zero dzisiaj. A tylko osoby, które są subskrybentami, będą mogły brać udział, będą mogły dostawać wejścióweczkę do konkursu live. To, co jest fajne, panie na Lidrawcy, przebieg partii pań obserwuje obecnie 79 osób, a my mamy stówkę na YouTubie, więc mamy więcej tutaj obserwujących niż wszystkich osób oglądających na Lidrawcy te partie na żywo. Bardzo się to ceni. Inny live. 48 z Czyżowem live. No, jakie tam wyniki gdzie indziej. Iwana 36. No to zdecydowanie to? Mamy więcej widzów niż oni razem wzięci, no i to jest piękna siła Warcabów. Uh-huh. A dzisiaj o Ale godzinie... Fajnie, bo jakby no, nikt się nie wyklucza, bo każdy jest w ogóle w innym języku, więc też oczywiście. Fajnie. Siemacie ludzie, wita was pan Komba, bicie, zaczynamy program. Aha, to propozycja Radzia chyba na to, jak witać się w filmach. Siemacie ludzie, witam was pan Komba. Bicie, zaczynamy program. No, w sumie takie energiczne, fajne. No, pan Komba. Jakbym był Edwardem Burzyńskim, to bym był pan komputer i teraz by było dużo ciekawiej. Od ilu jest dni Discord? Discord już założyłem, nie wiem, z półtora miesiąca temu, albo z miesiąc temu. Dlatego tutaj nie było do tej pory ogarniane, ale wbijajcie na Discorda koniecznie, bo Szyminator, który teraz chwilowo zszedł z transmisji, wbija tam z pełną mocą, no i organizuje. Mam już pierwszych moderatorów do trzymania porządku. Widzę, że tam porobił nowe grupy, robi tam botów, boty ustawia. Będziemy mieli super miejsce do wymiany warcabowych informacji, takie pełnowartościowe, można powiedzieć, forum, gdzie wszyscy będą mieli dostęp do tego, co się dzieje, do kanałów warcabowych, szachowych, od razu się wymieniać, więc fajnie. Jeszcze można polecieć klasykiem Dzień Dybry. No nie, te obyte rzeczy, coś nowego, charakterystycznego, czego jeszcze nie było. No i pyk, setka już jest przekroczona na YouTubie, 97 łapek, jeszcze 3 łapki, słuchajcie, wbijcie te 3 łapki, będziemy mieli 100 łapek, będzie rekord. To by było niesamowite. Ja umiem boty robić, no jeżeli chcesz, Jakubek, też pomagać jakoś tam, to z Szyminatorem możemy się zgadać. Pewnie rąk do pomocy, do pracy nigdy mało, żeby tam żyło to jak najbardziej. Ja z wielką chęcią będę was widział, jak się angażujecie w to warcabowe życie i tworzenie warcabowej społeczności z wielką przyjemnością. Wracając do partii sadowskiej z Motriczko, 14-20 poszły czarne. Mhm, ma to sens ogólnie. Nie myśleliśmy nad tym. Mhm. Ale z drugiej strony teraz... Teraz też się prosi czekać 48. Tak, i teraz będzie ta wybitka 2 za 2 zawsze po 12-17.
No ale to Natalia nie będzie chciała chyba tego wybijać 2 za 2. No nie, tutaj już nie widzę perspektyw do tego po tym wybiciu. Myślę, że po 48-43 i 12-17. Krzysztof Michalek, witamy, kandydat na mistrza. Dziękuję bardzo, serduszka dla ciebie. W ten sposób mamy kolejną osobę, która weźmie udział o 11 w giveawayu. W giveawayu w Warcabnicy z podpisami polskich zawodników biorących udział w Tallinie w Mistrzostwach Świata. No ciekawe, wczoraj wygrał nowy wspierający. Czy dzisiaj Krzysztof Michalak da radę wygrać, wspierając kanał Warcaby na YouTubie? No ciekawe, ciekawe. Dla patronów z Patronite'a zrobię osobny konkurs, bo też nie chcę, żeby byli dyskwalifikowani albo w jakiś sposób, nie wiem, deprecjonowani, więc dam znać na grupie Orły Reszki, ci, którzy wspierają na Patronite'cie, też jakieś nagrody, prezenty dla was przyszykuję, żeby ktoś, każdy mógł, miał szansę wygrać. 101 łapek, no i pięknie, dam wojec, dziękuję wam bardzo. Rekord pobity, ale zaraz mamy szansę na kolejny rekord, jak będzie 105 łapek. No i rekord będziemy cały czas pobijali. Żadnej łapki w dół. Dziękuję wam ogromnie. To pewnie dla Marty to wszystko. Nawet Marta wysłała serduszko. No, tak powinno być. Tak powinno być. Nawet, a Bartek wysyła serduszko, mimo tego, że będzie miał mniejsze szanse na to, żeby wygrać. A Bartek tutaj napalony na zwycięstwo. Ustawki. Kolejne serduszka wpadają. Dziękuję wam bardzo. Natalii brakuje. Natalii Lubickiej serduszka. Mhm. Natalia, wiem, że tam aktywnie ogląda trochę, czasami może rzadziej mniej się poudziela, ale jest z nami cały czas. My Natalii też bardzo dziękujemy za wszelkie tutaj formy wsparcia. Co tutaj mamy, słuchajcie, ciekawego? 112 widzów in total, cały czas rośniemy zasięgami i może sobie popatrzymy na partię panów jeszcze raz. Oj, czas w ogóle teraz popatrzyłem. Chciałam powiedzieć, że u Tamary jest jakaś ciekawa pozycja. U Tamary jest ciekawa pozycja. No. Coś, co wyglądało na dzień dobry, na taką pozycję, która będzie ustawką jakąś remisową, w ogóle jak do tego doszło. No. Tutaj taką wymianę zrobiło, okej. Okay. No. Tak, czarny. Tak jakoś. Słuchajcie, to też zrobiła się taka ostra pozycja, która może zaskutkuje tym, że jednak przegra Tamara, wygra może jakimś fartem Arleta, no i wtedy będzie dopiero pytanie, co się będzie działo u Arlet, u Natalii, nie? Natalia, jeżeli by wtedy przegrała, Arleta by miała remis. Jak myślisz, co by zrobiła Natalia w takiej sytuacji? Jakby co się stało? Jakby Arleta wygrała, a Tamara przegrała przed końcem partii Natalii. No i Natalia, przegrywając partię, daje trzecie miejsce Arlecie, a Tamara spada na czwarte, a remisując jest czwarte, piąte miejsce dla Polek. No, wiadomo, że się nie podłoży. No właśnie, tak. No, właśnie, jaki to jest? Z jednej strony będzie się czuła bardzo źle, że było to w zasięgu, ale z drugiej strony nie, no, nigdy nie ustawi wyniku. Arleta by się gorzej czuła, gdyby, Natalia oddała. No tak, ten medal by nie smakował. No. Mhm. Dobra, dodaję na Facebooka posta. Mhm. Może nam jeszcze wbiją jacyś ludzie. Mówi się posta czy post? Pewnie post. No bo kiedyś pamiętam, jak profesor Bralczyk wszedł do redaktorki Onet rano i coś tam, ona mówi, no wysłałam panu profesorowi SMS-a, a ten mówi SMS. Pani wysyła list czy lista? I no ona tak samo powinno na dzień dobry zdeprecjonowana. No, że jem kotlet. No tak. Panie kotleta. Ale no, i mamy kolejnego wspierającego, Wojtek Staszewski. Dziękujemy bardzo. No i znowu wysyłamy serduszka na czacie. Słuchajcie, dochodzą nam tutaj wspierający, którzy od razu zapraszam, pamiętajcie was, wyślijcie zaproszenie, dołączenie do grupy Orły Reszki na Facebooku, bo tam ta cała akcja wspierania ma swoją kulminacyjne miejsce. Dochodzą nam kolejni wspierający, no i za 12 minut już będzie opcja, żeby ktoś z was, z tych wspierających, otrzymał Warcabnicę z podpisami polskich zawodników. Ja miałam pytanie w Katowicach, jak się mówi, Warcab czy Warcabów? No oczywiście Warcabów. To też Bibart pozdrawiam, pozdrawiamy serdecznie. Też o tym często podnoszą się rozmowy. Rozmawialiśmy między innymi z Bogdanem po jego wizycie w programie Postaw na Milion, kiedy powiedział, że nie ma znaczenia Warcab czy Warcabów. No ma znaczenie, mówimy Warcabów oczywiście.
Brawo, pani Marto, właśnie tak to powinno wyglądać. O iluż to różnych podkładkach dla dobra ojczyzny wiem. Szkoda mówić. Super, że to myślenie już praktycznie znika. No myślę, że faktycznie już w większości zdecydowanej jest wyeliminowane i faktycznie wszyscy grają sportowo. No już sobie bardziej nębi taki. Damian, a jak Tamara przegra, to przypadkiem remis Natalii nie daje medalu? Ej, słuchajcie. Jak to wtedy się układa? No bo tak, bezpośredni pojedynek i liczba zwycięstw. No to faktycznie Łukasz może mieć tutaj rację. Wbijam w rezulty i szybko podglądam sobie kobiety. No i tak, jak będzie remis... No nie, liczba zwycięstw. Liczba zwycięstw, Łukasz. A, kurka. A nie, dobra, przecież punkt więcej będzie miała wtedy Natalia. Czyli no. Natalia remisuje 21, Tamara 20 zostanie na takim poziomie, Daria nie dogoni. No tak, to wtedy Natalia by była trzecia. Oczywiście, że tak. Natalia no będzie miała punkt więcej. No. Ale to musimy w takim razie oglądać partię Tamary, no bo zaczęło się dziać tutaj ostro. Zaczęło się dziać ostro. No. Nie wiem, jak dobrze Daria i w ogóle siostry Fedorowicz żyją z Tamarą. Na pewno z Polkami żyją dobrze. Porażka Tamary to oczywiście miodzio dla nas. Łukasz, masz rację. Oczywiście, że tak. Faktycznie. Racja, racja. No to nie jesteśmy jacyś bardzo złożyczliwi, ale życzymy, no, żeby jednak może tak się potoczyło. No. Ojej, Natalia trochę problem z czasem ma w ogóle. Tak, tak, patrzyłem na to. 12 minut. 12 minut, ale no na szczęście tutaj ma jedyne ruchy, więc... Powinno być okej. Okay. Miejmy nadzieję, że tak to się potoczy. Chociaż teraz taki wybór 39-34 albo 40-34 też może być taki dosyć kuszący i zastanawiający. Tak, tak, tak. Daria na pewno gra. Okej. Okay. To, że Daria gra, w takim razie bardzo fajna dla nas informacja, że nie odpuści, że nie będzie tej partii remisować, bo przypomnijmy, zaraz po godzinie 8 Iwan mówił o tym, że nie będzie tutaj gry, że tutaj może być arcymistrzowski remis między Tamarą i Darią. No, tak, bardzo nas cieszy, że tak nie jest. Kibicujemy Darii Fedorowicz dzisiaj bardzo mocno. Czyli jeszcze na chwilę obecną aktualnej drugiej wicemistrzyni świata z Jakucka 2019. Jak jest poprawnie? Jestem miłośnikiem Warcab czy Warcabów? Oczywiście Warcabów. Sorry, było tylko Warcabów. Tak jest. Warcabów, Warcabów. Trzymamy kciuki za Darię, trzymamy kciuki za Natalię, trzymamy kciuki za Arletę. Dobrze by było, gdyby Arleta jeszcze spróbowała coś z tej partii wycisnąć. Teraz taki ruch 49-44 nie do końca dla mnie zrozumiały. Czemu to w kierunku bandy poszło, ten pion? Nie wiem. Mówię o partii Jalktrinu z Arletą. 49-44. Poza tym zaraz tutaj poustawiają się te opcje kombinacyjne. Może chcę przyjść na 40. Słuchajcie, to by była piękna historia. Arleta teraz jakiś ruch typu 1-7, a Trinu 44-40 i wpadłaby na kombinację taką, którą wpadła Natalia z Tamarą. 17-22. Nie można bić jednego piona, oczywiście trzeba bić 3. Jest tutaj podkładka tych dwóch pionów, 9-14. Bicie trzech pionów, bicie trzech pionów, no i wygrana Arlety. No, bardzo byśmy się cieszyli z tego scenariusza, bo otworzyłyby się dodatkowe przestrzenie na to. 20 zł. Maciej, dziękuję ci ogromnie za donajcika, słuchajcie, i wielkie, wielkie teraz serduszka dla Macieja, który przez Tipli, link podany w opisie, dał nam donajta 20 zł, no i wbił się od razu na top donaty, które tutaj będą odnotowane, zaraz się pewnie wszystko zaktualizuje. Ogromnie ci, Maciej, dziękuję za tego donata, wysyłamy serduszka. Wpadnie na to Trinu, Łukasz mówi. No trzymamy, tak. Trzymamy za to kciuki. No tak, w sumie po co tam zagrała na te 40. Mhm. 4. Zresztą. No. Fajnie by było. Wszystko konsekwentnie, wszystko konsekwentnie. Dziękuję za serduszka dla Macieja. A tymczasem... Natalia zagrała 40-34. Sumie... Jednak z tej strony. W sumie może lepiej, no. Mniejsze ruszać tego z 30. 9 i potem zostać z takimi podwieszonymi, no. U Darii i Tamary perspektywa kilku ruchów, to raczej Tamara ma większą swobodę, trochę daleko Daria stoi, no i ten pionek 36 odstający może być też problemem. No ale najważniejsze jest to w partii Tamary i Darii, że te pionki no jednak są poukładane w pozycję, która nie jest taka oczywista i daje pole do popisu dla jednej i dla drugiej. Mhm.
123 osoby oglądające, 105 łapek. Słuchajcie, wbijamy szybko do 110 łapek i robimy kolejny rekord. Kolejny rekord, kolejny pułap rekordu niech będzie pobity w tej naszej dzisiejszej transmisji. Globalnie mamy 130 widzów na wszystkich platformach. Kto jeszcze nie dał followa na Twitchu, a ma konto na Twitchu, to zapraszam serdecznie na Twitch. Może ktoś z moderatorów mi tutaj podrzuci link na czacie. Będę bardzo wdzięczny. Jacek Pawliski, skoro tutaj byłeś z nami, był problem ze ściągalnością, z pobieraniem tego pliku, który dałeś do zamówień tych promocyjnych, no bo łączna liczba punktów naszych reprezentantek, naszych Polek, da zniżkę na sklepie daminator.eu. Tak wielkiej promocji jeszcze nie było. Mieliśmy tam 20%, 20 parę, ale tutaj może być 40% albo nawet powyżej 40% zniżki na najlepsze warcabowe książki i sprzęt, więc bardzo wszystkim zależy na tym, żeby ten plik do dobrych zamówień mieć, więc Jacek może tutaj nam pomóż i udostępni taki, jaki powinien być ten plik. Andrzej Krasiński, przy okazji streamu gratuluję Damianie za to, co robisz dla promocji warcabów. My kilka razy spotkaliśmy się przy okazji turniejów, na które jeździłem ze Staszkiem Urbańkiem, moimi córkami. To bardzo miło było się widzieć i mam nadzieję, że będziemy widzieć się częściej. Co tu jeszcze ciekawego mi tutaj pisaliście? Jak był problem, to proszę do mnie pisać. Tak, na jacek@fordrafts.com na przykład adres mailowy, też możecie go tutaj podrzucić do Jacka, ale pamiętajmy o tym. A za 5 minut, już giveaway dla naszych tutaj wspierających. Fajnie. W ogóle Tamara ma taki motyw śmieszny. My teraz na Natalię patrzymy. Jacek, był problem taki, że z Chroma nie dało się pobierać tego pliku. Nie, tylko powiem od razu, bo tam Jacek zaraz może będę tym próbował. Co u Darii? U Tamary jest taki motyw, że można zagrać 30 na 34 i potem atak. I teraz w sumie może słabe, bo jest ta kolumna 49 do 38 i można wybić od razu tego klina, ale ogólnie na przyszłość spoko motyw taki, żeby tego klina wstawić mocnego. No, całkiem. Może lepsze niż to takie związanie, bo trochę jest... No to właśnie, gdyby ta kolumna się popsuła jakoś, nie wiem, na przykład ruchem 49-44, tak? No to wtedy oddać 30-34 i zaatakować 18-23. Jak nie ma jakiś kom. No właśnie, ale tutaj może być inna sprawa, czyli oddanie 28-22 i wyjście 43-38. Ale to 23-29 jest bardzo silny ruch wtedy. Łukasz pisze, że pani Marta bardzo się ładnie prezentuje. Pozdrawiam, szachista. Dziękuję. Pozdrawiam, warcabistka. Marta Bańkowska, warcabistka. No. No ciekawie. Cały czas czekamy na decyzję Wiktorii Motryczko. Na pewno to 12 minut na zegarze Natalii nie wygląda najbardziej optymistycznie. Ale miejmy nadzieję, że tutaj się dużo więcej nie wydarzy. Natomiast z czasem spokojnie w partii Jalk, Trinu, Flisikowska, Arleta 43 minuty na zegarze Estonki, a 30 na zegarze Arlety. Arleta szuka myśli, będzie na pewno próbowała do samych ostatnich ruchów, ostatnich minut znaleźć jakieś szanse jeszcze na wygraną. Oby z powodzeniem. Dobra, to ja bym poszła sobie do łazienki. I jak wrócę, to liczę, że już będzie biały pionek na 40. No za 3 minuty będziemy mieli giveawaya. Zdążysz wrócić? Dobra. Tak. To giveawaya robimy zaraz po tym, jak wróci Marta, a ja zrobię taki mały przegląd tego, co się dzieje u panów. Jaka pozycja tutaj, proszę, Itse Slump z Aleksandrem Getmańskim? Ten link do promocji nie działa. No nie, otwiera się i od razu ten, i od razu się zamyka jak gdyby, Jacek, więc problem jest na pewno na Chromie, wiem, że na Edge'u działało, ale z tym akurat jest problem. Więc pewnie jakaś alternatywa by się przydała. Przeszliśmy na partię Getmańskiego, no i dosyć szybko tutaj zagrał. Zobaczcie, że ma sporo lepszy czas. Nie, nad tym ruchem 15 minut myślę, nad tym ruchem 14-20. Czyli tutaj próbował sobie pewnie wszystko dobrze przekalkulować, przeanalizować. Jakie tutaj mogą być ryzyka? No tak, nie można atakować 34-30, bo jest podejście tutaj, 17-21.
Biały by pobił jednego, a czarne trzy kamienie. Ale jakieś takie ruchy typu 34-29, tutaj by była groźba tego, że odda jednego piona, potem drugiego i pójdzie jakoś może do przerywu, szukać jakichś remisowych pozycji. Bo wcześniej, tak jak mówiliśmy, tutaj po ruchu 45-40 poszła ta wymiana 20-24 Getmańskiego. Nie chciał zajmować pola 17, bo by były perspektywy tych wymian 3-3, o których sobie mówiliśmy. Oddałby jednego piona, oddałby drugiego piona, oddałby trzeciego. I wziął sobie 3, no i tutaj no, uproszczenie materiału, które coraz bliżej prowadziłoby do remisu, a tego na pewno Getmański nie chce. Getmański, zachowując szansę na wygraną w tej partii, zachowuje szansę na zdobycie tytułu Mistrza Świata. Myślę, że to by była piękna historia, że wielu Polaków Aleksandrowi kibicuje, raz dlatego, że napisał książki z debiutami, książki o warcabach 64-polowych, które są na półkach większości polskich warcabistów, a dwa, jest to no, niesamowicie miła, sympatyczna, przyjazna osoba, która kocha warcaby, który pokazał się warcabistą w Polsce i nie tylko, z bardzo dobrej strony, ma na pewno wielu sympatyków, kibiców, jako taki spokojny, cichy, nie rzucający się w oczy warcabista, ale naprawdę z ogromną pasją i miłością do tego umysłowego sportu, więc wszyscy trzymamy pewnie kciuki, fajnie by było. Marcinio mówi, że na Firefoxie oprócz Edge'a też działa ten link do promocji. Jeżeli dacie radę w takim razie odpalić go na Firefoxie, na Edge'u, no to zachęcam do tego, kiedy skończy się ten turniej, kiedy będziemy wiedzieli, ile punktów zdobyła Arleta, ile punktów zdobyła Natalia, będziemy wiedzieli o tym, że dokładnie tyle i tyle procent zniżki Jacek Pawlicki w sklep daminator.eu oferuje na całe swoje asortymenty, czyli na najlepsze warcabowe książki, na sprzęt, warcabnice również, więc zachęcam Was bardzo mocno do tego, żeby korzystać. Warunek poniżej 1000 zł wartości nominalnej zamówienia, żeby tam nie było przesadnego hurtu. Bartek Maniecki mówi, IC wygra. No jeżeli IC wygra, no to na pewno krzyczy to ktoś, kto kibicuje Aleksandrowi Szwarcmanowi. Nie jest tajemnicą, że nasz tutaj wspierający moderator Bartek Maniecki, nasz pianista, jest za Aleksandrem Szwarcmanem, który jest świetnym zawodnikiem również na 64-polowej desce, do której najbardziej Bartek jest przywiązany. No ciekawe, na pewno ciągle z przebiegu warcabnic myślę, że największe szanse właśnie Aleksander na zwycięstwo w tym turnieju ma. Jak już mówimy o Aleksandrze, to podejdźmy do tego, co się dzieje na warcabnicy. O kurczę, co tu się wydarzyło? Pomiędzy Hrynendajkiem i Szwarcmanem. Tutaj takie poszły wybitki, jedna, druga, kolejna. No i teraz w obliczu dosyć silnego centrum białych Szwarcman się zdecydował poświęcić piona. No dobra, ale co będzie, jeżeli teraz Hrynendajk odda na przykład 20 na 14 i zagra jakieś 34-30? Aha, to wtedy 18-23 i można wejść. No, ale to też takie z inicjatywą dla białych by było. Lepiej to wyglądał Hrynendajka, pomimo tego, że stało po 6 pionów. Co myślisz, Marto? Nie słychać cię, chyba jesteś wyciszona. Teraz nie, lepiej. Ja już się wypowiadałam. A, po razu to nie było cię słychać. 3 na 9 mówię, że może. Potem 34-30. Po prostu, no nie wiem, się wstawia taka pozycja. No i co, 30-25 i odejść, 20-24? Mhm. No w sumie 40 nie ma gdzie dalej grać. Trochę pewnie wygodniej tymi białymi, ale no wątpię, żeby taki zawodnik jak Schwarzman taką pozycję przegrał. Jak jest tak mało piątków. 4 na 4 to zawsze remis, a jest 6 na 6. To niedaleko do 4 na 4. Mhm. Jacek Pawlicki, w arkuszu w rabatach są podpisy. Punkty Natalii i punkty Tamary. Czy na pewno chodzi o punkty Tamary? To jest komórka C14. No pewnie chodzi o jednak punkty Arlety. Tymczasem 115 łapek w górę. Dziękuję Wam wszystkim. Rekord, a jak wbijemy 120, to kolejny rekord. Idziemy, pniemy się w górę. Będzie niesamowicie. O matko, w ogóle jest ten. Waldubi chyba, czy nie? Gdzie? U Atce i Bumstry. Tak, Waldubi, no. O, ale ja.
No tak, no, słuchajcie. Teoretycznie, no ale tak, można wygrać czarnymi. Słuchajcie, pozycja, która poszła, bo tutaj bardzo szybko panowie pograli i dużo, dużo minut mają na koncie. Boomstra widać co, nie miał, myślisz, innych alternatyw? No i poszedł i doliczył się, że to jest w kierunku pozycji Waldubi? Masz rację. Na moim kanale jest coś takiego, pozycja Waldubi, te pozycje powinien znać każdy. I teraz w tej pozycji, którą widzicie, remisowe posunięcie to jest właśnie 27-22, które zostało wykonane przez ADC, 39-34 przegrywa, bo jest potem 13-18. A to jest pozycja, która jest z jednym tempem różnicy, którą bardzo często nawet i najlepsi warcabiści nie kojarzą, nie znają, nie pamiętają. Między innymi przegrał te pozycje, ADC się zna, między innymi przegrał te pozycje mistrz Polski wielokrotny Mariusz Adamaszek w 2011 roku na turnieju Tavira Masters z Jasperem Lemenem. Ale poszło 27-22, no i wziął atak 12-18 Boomstra. Tutaj jeszcze popularny jest ten wariant z wybiciem do tyłu, wyjściem 28-22 białych, 7-12. Białe wchodzą 22-17, czarne wchodzą 12-18 i tutaj białe muszą poświęcić 3 piony. Raz, dwa, trzy, na większość idą na damkę i to jest pozycja teoretyczna remisowa. Ale tutaj poszedł w ten dobry wariant, czyli poświęcenie piona i ruch 34-30. Błyskawicznie ADC, czyli zna dobrze tę pozycję. No tak, to jest mistrz klasyki, więc... Tak, i teraz wyjdzie 33-28. No... Remis będzie tutaj w tej partii niestety będzie dla Boomstry. 24-29, poddanie dwóch, tak, i wybitka. No ale obstawiam, że będzie próbował jeszcze to wygrać. No to jest wariant, który daje chyba największe szanse czarnym, tak. A w międzyczasie, moi drodzy, słuchajcie, wybiła 11, więc robimy giveaway'a. Robimy giveaway'a. Tylko ja tutaj poustawiam wszystko, więc możesz, Marta, chwilkę może jeszcze powiedzieć o tej pozycji, co tutaj się będzie działo. Niestety nie mogę pionków przesuwać, ale pójdzie teraz na pewno wariant, no bo grozi biały zrobieniem 1 za 2, tak? Pójściem z 28 na 23, więc czarny musi zagrać 24 na 29. I biały teraz poddaje 2, 38-33, bicie, podaje jeszcze jednego, żeby czarny był dalej od damki, 37 na 32, bicie i wybitka, 30 na 24. I po tej wybitce dwa są takie warianty dla czarnych, albo można iść od razu na damkę, albo można jeszcze grać 27 na 32. Potem 21 na 27 i... Czekaj, Marta, bo coś nam się stream rozłączył, jakiś problem z netem u mnie. Słyszysz mnie teraz? Tak, teraz słyszę, ale właśnie na telefonie mi się na chwilę zacięło. Tak, zacięło mi się wszędzie też, czyli jednak chwaliłem dzień przed zachodem słońca, no i w końcu się wydarzyło to zacięcie. Kasia pisała dwa razy więcej widzów niż u Czyżowa, ale już jesteśmy z powrotem, dobrze. Dzieje się całkiem mocno, dzieje się całkiem dużo. Boomstra rul. No dobra, te kolejne ruchy poszły. Nie wiem, z czego wynika to zacięcie się, nie mam pojęcia. Było słychać mnie w ogóle, jak mówiłam te warianty, czy coś? Początek tak, ale w pewnym momencie no się zacięło. Okay. Nie było cię słychać przez jakiś czas, bo cię straciłem. Poszedł ten główny wariant teraz, albo może iść od razu rul na damkę, albo może poddać jeszcze tego pionka z 27 na 32. Ale teraz jesteś rozmazana. Nie wiem, czy internet. Ja widzę. Fajnie. Fajnie? Marta, teraz twarz ci się zacina. Tak, to specjalne. Nie wiem, czy było słychać, ale witałam Kasię serdecznie. No to nie było słychać najprawdopodobniej. Witamy Kasię. Która w końcu do nas przyszła z drugiego streama. No tak, bo cały czas ogląda Holendrów. Nie, myślę, że Czyżowa dzisiaj oglądała, Kasia. Wróciła w każdym razie nam twarz Marty, więc już jest powoli z powrotem dobrze. Robimy tego, słuchajcie, giveaway'a, oglądając jeszcze końcówkę tej partii z pomiędzy ADC a Boomstrą. Właśnie chyba się zaczyna giveaway. Tak. Ostatnia chwila na to, żeby ktoś został wspierającym. Czekamy, Damian, czekamy. Ja będę w tym czasie szukać jakichś
spicy. Cześć Kasia, słuchajcie, dam radę, dobra. Wystartował w tym momencie giveaway, czyli wszyscy wspierający, ci, którzy mają tę ikonkę a la S albo tego kółeczka poprzekreślanego, mają warcownicę dla wspierających, raffle has started for subscribers, więc już wykrzyknij raffle, żeby się zapisać. Macie na to 3 minutki, czekamy na to, żeby ktoś z was tutaj wyłonił, został zwycięzcą tego naszego dzisiejszego giveawaya, więc Seba teraz i kolejne osoby mogą się wpisywać. Mamy już zapisaną Magdę Pawłowską, Bartka Manieckiego, kolejne osoby dołączają. Michał Mroziński, tutaj nasz, można powiedzieć, weteran losowań, dwukrotny zwycięzca, mówi powodzenia w losowaniu. Kasia, to nie dla ciebie. Pierwsza Magda, dokładnie. No. Kasia tutaj się połasiła i wyszła. To tylko dla wspierających. Tylko wspierający dostaną głosy. Jest Seba. Adrian, bez spacji, czyli wykrzyknik raffle bez żadnych spacji. 2 minutki macie na to. Martyna, widzę, dołączyła, dobrze, ale nie szczytało nam jeszcze głosu Adriana z Katowic. No i niech dołączy do nas nowy wspierający dzisiaj. Jest Wojciech Staszewski, jest. To jeszcze tylko jedna osoba. Kasia Stańczyk została zawieszona? Czemu? Kasia, coś pisałaś kapsem i zostałaś zawieszona na 2 minuty. XD kapsem. Ojej. No to peszek. Minutka 30 na dołączenie. 5 zgłoszeń obecnie mamy. Nie ma, widzę Patryka. Dobra, Adrian wreszcie się poprawnie zapisał. Jest zgłoszenie potwierdzone. Tylko dla wspierających. Potem będzie dla wszystkich. Tymczasem Trinu nie wpadła na kombinację u Arlety. Aj. I już nie wpadnie, bo... Kasia przyszła na czat bez klapek i ją zawiesiło. No, teraz musi... Teraz musi czekać. Kasia, ciekawe, czy zabrała klapeczki swoje na wyjazd. No właśnie. Natali się porozbijało, wygląda to fajnie. Tak będę update'iki mówić. U Tamary taka pozycja, jaka była. Fedorowicz Daria ma 9 minut. O kurczę, a Tamara 30. Właśnie za bardzo napaliliśmy chyba. No to żeby Darii dobrze szło. No to żeby wygrała, no ale nie wiadomo. No nie wiadomo. 16 sekund. Słuchajcie, Patryk, ja życzę powodzenia, innym nie bierze udziału dzisiaj. No, nieźle. Czy wsparcie moralne się liczy? Dla mnie się liczy, ale nie liczy się niestety dla algorytmów Streamlabsa. Krzysztof Michalak, bez spacji musisz napisać, tak? Oj, Krzysztof Michalak, bardzo mi zależało na tym, żebyś... You can no longer. Słuchajcie, zrobimy to jeszcze raz, żeby Krzysztof mógł się dołączyć, bo Krzysztof tutaj nie zdążył, a jest nowym wspierającym i zależało mi chwilę za późno po prostu. Chyba, że ja będę mógł dodać go ręcznie, zaraz zobaczę. A. Mogę... O, dobra, otworzę jeszcze na chwilkę. Otworzyłem na momencik jeszcze zapisy, więc Krzysztof, masz jeszcze chwilkę, żeby dołączyć. Jeszcze raz musisz napisać to wykrzyknik raffle bez spacji, właśnie tak jak zrobiłeś teraz to przed chwilą. Czekamy na ciebie, wtedy zamykamy i wybieramy zwycięzcę. A ja przeskoczę na momencik właśnie ten ekran z podglądem zapisów i czekamy na Krzysztofa. Jest Krzysztof zapisany, dobra. Zamykam zgłoszenia i mamy w sumie, tak jak widzicie, 7 osób zarejestrowanych do losowania. Magda Pawłowska, Bartosz Maniecki, Seba, Martyna, Wojciech Staszewski, Adrian z Katowic i Krzysztof Michalak. 7 osób. No i pytanie. Pytanie, kto teraz z waszej siódemki wygra? Wczoraj nowy wspierający, czyli Patryk K, a dzisiaj jedna osoba z tej siódemki. No i nie przedłużając, bo zaraz będziemy tutaj kibicowali naszym warcabistom. Dzisiaj zwycięzcą warcabnicy z podpisami 3 zawodników, polskich zawodników biorących udział w turnieju finałowym Mistrzostw Świata w Tallinie 2021. Arlety Flisikowskiej, Natalii Sadowskiej, Filipa Kuczewskiego, zostaje Seba! Seby jeszcze nie było. Gratulacje dla Seby z racji zwycięstwa w tym dzisiejszym
losowaniu. Więc Seba, na damian.reszka@warcaby.pl, paczkomat, numer telefonu i adres mailowy, na który wysłać warcownicę i gratulacje dla Seby. A my wracamy tymczasem na podgląd tego, co się dzieje przy warcownicach. Brawo Seba, brawo, czy znowu ustawkam? Tutaj jest tak mało wszystkich osób biorących udział, no, że ciężko nie ustawki, nie? Dobrze, tak szybko przejrzyjmy, co się dzieje tylko u panów. Iwanow, Eisendorn. Taka równa raczej klasyczka. Slump Getmański poszło do klasyki, która wydaje się no, lepsza dla czarnych. Dużo temp zaoszczędzone. W tej klasyce może być równo. Widzisz partię Slump Getmański? Tak. Marta tam sobie klika, pisze. Nie ma jej, nie ma jej tutaj z nami. 5 na 5 pozycja Hrunendajka z Getmański, ze Schwarzmanem. Kurczę, no. Może gdzieś tam się pojawi coś tam na dwa tempa do damki. Może Hrunendajk będzie mógł to wziąć, no. Ciężko powiedzieć. Adse Boomstra, no wiadomo, teoretyczny remis. Teraz Boomstra myśli 40 minut w tej końcówce. Nie wiem, na jaki wariant się zdecyduje. Sip Maniamin, to tutaj nas mniej ta partia interesuje. Może i Germogenów i Polis zdecydowanie najmniej. Przeskakujemy do tego, co się dzieje u pani po drodze. No i najpierw, ja kliknąłem miejscem panów. Women Round 15. Arleta Flisikowska i Alk Trinu. Tutaj poszło całkiem ciekawie, bo Arleta wyszła na 29, Trinu na 22. No i teraz ostatnie posunięcie 44-39. No. Próbuje Arleta, tylko z drugiej strony te pionki 25, 35, 39, 22 i zaraz jak zagra na przykład 37, 32, to te 5 pionków dookoła będzie trzymało te 5 pionków Arlety w środku, czyli 29, 23 i pozostałe 14, 20, 19. No i nie wiem, czy to nie będą bardziej aktywne piony białych niż czarnych. No, trochę bym się bała to grać, ale może Arleta zdąży wybić tego pionka na